Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtler. Gościem dzisiejszego wywiadu będzie Łukasz Bera, profesjonalny fotograf reklamowy, z którego usług korzystają największe firmy w Polsce i za granicą. Z rozmowy dowiesz się, jak wygląda zaplecze biznesowe Łukasza, jak poukładać kwestie finansowe i kosztowe w firmie oraz jak prowadzić działalność fotograficzną, by przynosiła wysokie dochody, a jednocześnie nadal pozostała pasją. Zapraszamy. Cześć Łukasz. Siema. Łukasz, chciałbym z Tobą porozmawiać na temat Twojej fotografii, ponieważ bardzo imponuje mi to, w jaki sposób prowadzisz działalność. Jesteś fotografem, który utrzymuje się z fotografii i który udowadnia tak naprawdę, że w Polsce. Z fotografii da się żyć, można z niej czerpać radość i jednocześnie na niej zarabiać. E, imponuje mi również to, jak dużo tak naprawdę tych zdjęć wrzucasz, jak dużo pracujesz. Ja jak obserwuję innych fotografów, to takich e, ludzi, jak ty tak prężnie działających jest raczej niewiele, albo nie wszyscy się tym chwalą. E, chciałbym Ci na początek spytać, jak, e, jak to się zaczęło, że zacząłeś się fotografią interesować i w jaki sposób to się przerodziło do tak dobrze prosperującego biznesu. Mhm. E, wiesz co, to, znaczy, to jeszcze odnosząc się do tego, co, co powiedziałeś, czy ja wrzucam dużo ja mam wrażenie, że właśnie wrzucam mało, albo mam takie rzuty po prostu, gdzie jest troszkę luźniej u mnie i wtedy próbuję zupdate'ować pewne kanały, czy to Instagram, czy, czy stronę. Bardziej chyba zależy mi na stronie, bo tam mam przełożenie takie bardziej. Mój klient jest bardziej w Google'u i szuka strony, niż jest na Instagramie. Mhm. Z Instagrama nie mam klientów jako takich, miałem może kilku i nie wspominam tego dobrze. Natomiast jest to no, najprostsze medium do wrzucania, tak? więc jakby materiałów czy takich stories, nie stories, postów, więc tam się pojawiam, ale chyba nie robię tego tak często. Ja też nie, ciężko mi się porównywać z osobami, które robią to w takiej działce, w jakiej ja robię, czyli w fotografii reklamowej, bo rynku w innych miastach nie znam, ewentualnie jak mam jakichś znajomych, no to tam sobie ich podpatruję. We Wrocławiu, tam gdzie działam głównie, plus tam Warszawa, no to jest tak, że są fotografowie, którzy się reklamują mocno, ale właśnie są bardziej działania takie prywatne, nie? W sensie, czyli klient, klientem jest klient prywatny, a w firmach jest tego rzeczywiście mniej. Ewentualnie jest tak, że. Osoby, które zajmują się filmowaniem. Mam wrażenie, że one wrzucają dużo więcej materiałów niż fotografowie. Może tam to się lepiej sprzedaje, może na przykład ich klientem jest jakaś agencja reklamowa, która, czy tam PR-owa, która działa na Instagramie, szuka swoich partnerów na Instagramie i w ten sposób oni się tam reklamują. Natomiast w wypadku tego, co. O czym, o czym wspomniałeś, że robię tego dużo, to jest o tyle śmieszne, że tak jak zaprosiliśmy do wywiadu, to dla mnie było ciekawe to, jak, jak śledzę cię tam, gdzieś jakby słucham, nie przesłuchałem wszystkich, ale myślę, że z trzy czwarte wywiadów, które przeprowadziłeś, to wysłuchałem i fajne było to, że wiesz, ludzie się chwalą swoimi zdjęciami, postępami, a, a ja ze względu na to, co robię, to mogę się pochwalić może 10%. W sensie nie jest tak, że chciałbym się chwalić wszystkim, tak? bo niektóre rzeczy są jakby standardowe, proste, bo jesteś wynajmowany po to, żeby zrobić coś. I nie jest to nic spektakularnego, więc to stanowi dużą część mojego biznesu i nie ma sensu rzucać kolejnych takich samych zdjęć tylko innych osób. Natomiast przez Umowy, które są skonstruowane w taki sposób, jakieś NDA-ki. Ja tych zdjęć nie mogę pokazywać, które, które bym chciał. Albo powiedzmy, w ramach takiej dobrej współpracy z klientem, też nie jest tak, że ja chcę od razu wyskakiwać mu z propozycją tego, żeby on pisał zgodę na wizerunek, tak. Bo ja pracuję w ten sposób, to powiedzmy przez lata sobie wypracowałem, że raczej staram się mieć dużych klientów, a, a rzadziej niż. Yy, yy, Dużo indywidualnych. Z tymi indywidualnymi masz inny kontakt, zawsze się może dogadać. W moim wypadku jest tak, że czy to sesje e, takie wizerunkowe, biznesowe, typowe, e, czy jakieś projekty większe, komercyjne związane z employer brandingiem i tak dalej, to jestem ja, tu jest firma, jest jeszcze dział prawny który się boi o wszystko jest jeszcze osoba, którą fotografujesz, która jakby czasami może być najmniej zainteresowana. tak To jest po prostu pracownik wyższego szczebla, który potrzebuje mieć zrobione zdjęcie, znaczy jemu potrzebują zrobić zdjęcie, on nie potrzebuje przeważnie mhm. i musisz przez to przebrnąć. I z jednej strony chcesz jak najfajniej przeprowadzić sesję, więc nie wyskakujesz mu potem, a potem sobie podpiszemy w Januszek karteczek z RODO i chcesz o to poprosić ewentualnie, jeżeli się spodoba po sesji, a z drugiej strony potem Twoim klientem jest ta pani z marketingu czy ktoś, który tą sesję zamawia. I dobrze pracując, ja mam taką mentalność, nie wiem, tak pewnie spłycę bardzo naród, ale takiego Japończyka, nie. Czyli w sensie jestem solidny i nie chcę nikomu przeszkadzać, tak? Mm -hmm. Że po prostu wyjdę komuś i podłożę nogę przez przypadek. Tak. A dla mnie takie działania typu zrobiliśmy sesję, wszyscy są zadowoleni, i ja potem mam pingować o zgody jest dla mnie dość problematyczne, nie? więc jakby pod tym kątem to jest kwestia taka, że ja robię tego dużo, a pokazuję mało, pomimo, że z twojej perspektywy wygląda na to, że dużo. I tutaj jakby to jest ta pierwsza, pierwsza część tematu, że rzeczywiście jest tak, zdjęcie, które będziemy tu oglądać, to też jest to, co będziesz ewentualnie wrzucał jako przebitki, jeżeli coś tam się pojawi, to też jest o tyle śmiesznie, że w teorii, jak ja podpisuję umowę z klientem, no to mam w tej umowie napisany, znaczy zawarty taki zapis, że jeżeli się oczywiście zgodzi. tak? Że zdjęcia trzymam w archiwum dla jakby celów obopólnej korzyści, jakby coś się stało, tak? Serwer wybuch klientowi albo gdzieś zdjęcia zaginęły. A z drugiej strony też jest taki, jest taki punkt, gdzie trzymam je dla celów swojej reklamy. Tak? I tam w teorii mam wymienione, że tą miejscem reklamy i portfolio jest jakby strona www, kanały w social media. Tak? Więc w teorii to jest tak, że oglądamy teraz to, co oglądasz jako print screen z mojej strony, żeby wszyscy byli bezpieczni. Więc to taki śmieszny zabieg, ale już jakby czasami w, w ramach działań, bo mi się wszyscy RODO, pomimo że to było dawno i wszyscy się przyzwyczajili, to, to po stronie klientów czasami dochodzi do takich absurdów, gdzie mm, mogę Ci powiedzieć taką śmieszną anegdotę, to pewnie się spotkałeś z czymś takim, jak wiesz, jest stosowany klient, fotografujesz jakąś osobę i ona się musi rozluźnić i jest taka po prostu ciosana jak wujek z wesela porada, wyobraź sobie fotografa jako tego, co jakby nie ma ubrań na sobie, i wtedy ci będziesz radosna w ogóle, nie? Jakby to słyszałem kiedyś kilka lat temu i mhm. rozmawiam z panią, która jest widać zestresowana. Ona miała fajne zdjęcie, tylko to było w 1973 za przeproszeniem i ona nie chce kolejnego, no ale jakby jakoś tam rozluźniamy i w pewnym momencie rzeczywiście coś puściło itd. i tak dalej. To właśnie właśnie z takich firm, gdzie tam to, ta umowa była taka, że jakbym ja się dowiedział wcześniej, jak dział prawny ją przygotuje, to ja bym pewnie nie poszedł na sesję, nie? bo tam jakby NDA-ki były w kawalerkach liczone za przeproszeniem w Warszawie, mhm. tak? Jakby tam były jakieś chore sytuacje. Co też obróciło się dla klienta ogonem troszkę, bo potem się okazało, że klient, pomimo, że był firmą, dużą firmą informatyczną, to część z nich zgubił. A ja po zapłaceniu faktury miałem je usunąć. Aha, no to też sobie strzeli w kolano tak naprawdę. Tak, dokładnie. Więc w tym momencie, kiedy wracając do tej pani, ona mówi: Pani, rozmawialiśmy tutaj tak i przypomniałem się, co mi koleżanka powiedziała, że mam sobie wyobrazić nagiego. Ja mówię, Jezus Mary, też będziemy na nagim fotografię, nie? A ta pani taka, tam wiesz, 50 plus 60, jakby gadaj z nią. Nagiego naszego pana z działu RODO. Słucham, pani też go tak lubi? Tak, jestem z HR-u. Nie. więc jakby tam, wiesz, jakby tam już po prostu doszło do takiego absurdu, że pan jakby chciał to budować z każdej strony, więc ja z jednej strony rozumiem klientów, bo to czasami nie jest ich wina, tak, tylko pracują w takich realiach prawnych, że się tego boją, tak samo pracownicy, czasami jeżeli robimy sesję biznesową, to oni też nie są chętni, więc jakby jak najmniej takich działań, które muszą ich zmuszać do podpisania jakichś papierków jest lepsza, więc ja dużo nie, dużo nie, dużo nie pokazuję z takich rzeczy, które chciałbym rzeczywiście pokazać, albo rzeczywiście dzieje się tak, że. Miałem na przykład w zeszłym roku, współpracę z taką firmą spedycyjną, dość dużą. Która potrzebowała wykonać zdjęcia swoich nowych naczep, oni jeździli z plandekami, a potrzebowali wykonać zdjęcia nowej naczepy, która nie pamiętam jak się nazywała, ale w każdym razie była taka zabudowana z jakąś taką kosmiczną technologią, że kierowca w ogóle nie mógł tej naczepy otworzyć. I ona miała GPS, jak przyjeżdżał do jakiejś rampy, do której miał dojechać do danego miejsca rozładunku, to musiał zadzwonić do swojego spedytora. Spedytor widział, gdzie on jest, Uruchał mu się taki authenticator i dyktował mm -hmm. kod temu jakby pracownikowi, który mógł otworzyć tą naczepę. Nie? Więc to były jakieś kosmiczne, kosmiczne technologie i klientka była zachwycona, że ja się zgodziłem na zdjęcia w dość późnym terminie, bo jak mieliśmy obsunięcie z tą naczepą, pierwsza nasza współpraca i tak dalej. Postaraliśmy się, wszystko szło dobrze klient zachwycony, że się udało, że zamówił w ogóle dwa razy więcej zdjęć niż miał zamówić. Tam zdjęcia w ruchu naprawdę wyszły fajnie, bo to nie jest proste trafić z pogodą na dany termin, ponieważ to były jakieś takie w miarę tematy letnie, więc, więc ewentualnie mogła nas tylko jakaś pochmurna aura i jakiś deszczyk za, za, postraszyć. No ale dało się zrobić super zdjęcia. Wszystko było dogadane I ja oczywiście zawsze właśnie informacje o tym, czy mogę wykorzystać zdjęcia, proponuję po sesji, jak już klient jest zadowolony. Da się to jakoś fajnie obudować, żeby klient się zgodził, tak powiedzieć, że jakby to jest tak super produkt, e, portret, że ja bym chciał go mieć w portfolio, wiesz, to jest zawsze nobilitujące i przy tam pojedynczych osobach da się przez to przejść albo nawet przy jakimś CEO, kiedy rzeczywiście dobrze nam się na sesji współpracowało. No i tutaj ta sama historia. Pani mówi, że nie będzie problemu i w ogóle, tylko jakby potwierdzi to z działem prawnym. Pani też była nowa w tej firmie, jakaś tam ktoś zajmował się, się marketingiem i wraca do mnie z informacją, że ona jest jakby w szoku, ale nie, nie i mówię, ale dlaczego to się stało, tak no dział prawny się nie zgodził, eee, mówię, ale tak, może pani dopytać, jakby jest jakiś problem, może on coś tak dział prawny nie zrozumiał, eee, a pani mówi, że dział prawny się zgodzi, jak podpisze e, e, taką umowę, że jeżeli te zdjęcia są te zdjęcia z mojej strony internetowej zostaną wykorzystane Przeciwko firmie, bądź w jakiś szkalujący ich sposób, jakkolwiek można byłoby wyciągnąć zdjęcia na czepy, w szkalujący sposób je pokazać. Eee, bo jednocześnie, e, wchodząc na profil tej firmy, ktoś, wiesz, możesz oznaczyć sobie firmę, wrzucić zdjęcie, nie? To mieli zdjęcie naczepy tej firmy pod jakąś rampą, gdzie obok stał wózek widłowy, który spadł z tej rampy, nie? Mhm. I to nie było problem z wizerunkiem tej firmy, tak? E, ale gdyby był problem, że ktoś pobierze zdjęcia z mojej strony, wykorzysta jej jakoś Mhm. I pani wtedy będzie żądała ode mnie jakieś odszkodowania. Ja mówię, a pani była ostatnio w internecie. Jak ktoś ma udowodnić skąd te zdjęcia pobrał, czy z państwa strony, czy z mojej? Nie wiem, więc to był taki szach. I nie dało się z panią rozmawiać, z panią prawnik. E, ostatecznie pani powiedziała, że coś próbuje podziałać. I po dwóch miesiącach, to informację, że ona była właśnie na takim okresie testowym, przeszła z jakiejś większej firmy do tej. No i też im podziękowała, nie? Mhm. E, a to były naprawdę fajne zdjęcia. Ale odpowiadając strasznie długo na twoje pierwsze pytanie. Bardzo dobrze. E, jak to się zaczęło. Wiesz co, ja przechodziłem i do, jak do tego doszedłem, że do sobie takie puzelki poukładałem, e, jakbym... Mm, jestem generalnie samoukiem. E, I wszystką wiedzę, którą posiadałem, no to pstrykanie, 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 trochę książek, e, tam Scott Kelby, w ogóle tam początki takie, wiesz, e, o Photoshopie, o strobingu i tak dalej. I w życiu bym nie pomyślał, że tak to będzie wyglądało, bo oczywiście, z, czytając Scotta Kelbiego i jego książki, było dużo o tym, że trzeba być specy, specjalistą mhm. w danej branży. Nie? Czyli jakby jak robisz to, to tylko to jesteś fotografem po prostu licealnym w Stanach Zjednoczonych i trzaskasz te portrety licealistów. Nie? Mhm. No i ja na początku miałem taką wizję, że to w sumie muszę się znaleźć coś, w czym się będę specjalizował, i iść w tą stronę, tak. I, u mnie fotografia wyglądała w ten sposób, że oczywiście liceum, jakby jakiś tam aparat kupiłem. To było tyle śmieszne, że mój brat mojej mamy od zawsze fotografował. Zawsze ten gdzieś aparat był. Totalnie mi to nie jarało. I dostałem zamianę pani nauczycielki z angielskiego na angielskim była tak nudna i tak monotonna, że już nie miałem co robić ze sobą. I jakby ona mi zadawała pytania, byłem wyrwany z czytania jakiejś gazety motorystycznej, czegokolwiek, zawsze potrafił mi odpowiedzieć, co doprowadzało do szału. I wtedy trafiła do mnie książka, tam Szkoła Fotografii National Geographic. Zacząłem się tym interesować, tak się zaczęła fotografia. Koleżanki, portrety i tak dalej, pszczółki, wszystko na czym się uczył każdy fotografować na samym początku. i Potem jak to był koniec liceum, jak trafiłem na studia, to trafiłem do portalu internetowego, który zajmował się no, dokumentowaniem się tam wydarzeń związanych ze studenckim życiem. I wtedy tak naprawdę wsiąkłem w taki świat radzenia sobie w różnych warunkach. I Robienia różnych rzeczy. nie? Jak na początku myślałem, że to będzie jakaś specjalizacja, i tam te, powiedzmy, portrety to było coś, co wiesz, jeszcze, kupiłeś 51.8, tą plastikową, taką jak była w każdym każdym systemie fotograficznym, to w ogóle, jak byłeś najlepszym fotografem, jeszcze to był tam 2000, któryś rok, więc, więc po prostu robiłeś lepsze zdjęcia, bo nikt inny nie miał, albo mało w miał jakąś tam cyfrówkę, taką w miarę ogarniętą. Jak tam trafiłem, zacząłem robić różne rzeczy. Reportaże, jak. jak Pierwsze moje zlecenie, które miałem, jak tam trafiłem, bo ja przyjechałem na studia, zobaczyłem, że jest taka opcja jako fotograf w portalu internetowym, coś tam, coś tam. Zgłosiłem się, zdziwiłem się, że mnie przyjęli, bo też nie miałem żadnego doświadczenia, ale po prostu miałem jakiś aparat, który jakkolwiek ogarniał. To trafiłem na koncert dżemu. Totalnie ciemno, wiesz, jakby taki wrocławski klub od zmierzchu do świtu. Nie wiem, czy on jeszcze istnieje, ale tam był super klimat, ten dżem tam pasował idealnie. Tylko 300D nie pasowało tam idealnie, więc gdzieś próbowałem te zdjęcia robić na końcach piosenek, żeby jakkolwiek oni się nie, nie ruszali po tej scenie. Pamiętam, że nawet stałem na barze, żeby zrobić jakieś zdjęcie, bo tam był taki dziki tłum. Od tego się zaczęło, zacząłem robić te, te, te takie koncertowe tematy, potem jakieś takie reportaże, wydarzenia. I to mnie wciągnęło pod tym kątem, że jak byłem na studiach to gdzieś tam na trzecim chyba roku, drugim, trzecim roku zacząłem na tym zarabiać, bo zostałem w tym portalu kierownikiem fotografów. Oni mieli taki boom zawsze kilka razy, były jakieś imprezy, takie początek roku akademickiego, właśnie jakieś integracje, integracje i drugi taki wielki rzut to Juvenalia, czyli cały maj sobie jeździłem po Polsce. Fotografowałem jakieś grubsze koncerty, naprawdę fajnych, światowych gwiazd, gdzie rzeczywiście wtedy było tak, że pomimo posiadania tam, potem kupiłem jakiś lepszy aparat, ale pomimo posiadania takiego sprzętu, i tak dostawałeś tam te trzy utwory bądź trzy minuty na sfotografowanie kogoś. I to mnie jakby z jednej strony nauczyło dostosowywania się do życia w różnych warunkach fotograficznych i tego, że trzeba pracować szybko bo te zdjęcia też żyły określony czas, wtedy ludzie nie mieli aż tyle, e, wiesz, aparaty w komórkach były zdecydowanie gorsze, bo się dopiero pierwsze pojawiały, e, więc mieliśmy też taki boom, że, że było dużo zdjęć robionych na jakichś imprezach nie imprezach, więc ja ćwiczyłem w takich turbo trudnych warunkach, uczyłem się fotografować z lampą błyskową, wtedy nie było czegoś takiego, w sensie były pocket wizardy magiczne gdzieś w Stanach, ale jakby to, co ja robiłem, to fotografowałem lampą w takim y, y, stopce na kablu, nie, takim mm fajnym -hmm. zwijanym gdzieś tam, takie kreatywne zdjęcia, starałem się bawić kimś długimi czasami e, i jak tam pracowałem, to nauczyłem się z tej strony strasznej. Mm, strasznie mogłem mieszać te zdjęcia, nie? W sensie jakby szybko mnie. Na przykład robiłem dużo koncertów, koncerty mnie nudziły, szedłem do klubu, fotografowałem jakieś rzeczy w klubie, tak? I bardzo dużo rzeczy kombinowałem. A może zrobić tak, a może zrobić tak. Czyli walczyłem jakby trochę z ograniczeniami tego sprzętu, żeby zrobić coś kreatywnego, bo na 1.60 i są maksymalnie 800 w klubie, tam tego światła nie było. Nie? W sensie waliłeś tak. lampą i to była taka jak jak po prostu jakieś, jakieś takiego kompaktu. Więc robiłem w ten sposób, że stosowałem jakieś czasy typu 1.8, wiesz, ruszałem tym aparatem, żeby się wszystko rozmazało, a potem błyskałem na drugą kurtynę, żeby zamrozić te osoby, które fotografowałem. I to jakby z jednej strony Dało mi tą część fotograficzną, że, aha, to jakby nie muszę robić tego samego, nie muszę się specjalizować, bo tam za każdym razem było tak, że jakieś drobne pieniążki, no mnie wpadały, bo to nie można nazwać pieniędzmi, to były jakieś tam pieniążki, ale jak dla studenta było całkiem spoko. Mhm. Potem, jak zostałem właśnie kierownikiem tych fotografów na Iwenarii, to w pewnym momencie, jak był taki dobry rok tego portalu, to się, ja że miałem tam 40 osób pod sobą w Polsce, gdzie musiałem tu, tam, tu, jakby to zrób to jakby też pomagałem, zrobiliśmy jakieś takie manuale, kiedy. Musiałem trochę tłumaczyć tym ludziom, na czym nam zależy, jak to z ich ograniczeniami sprzętowymi, bo wtedy z tym się tylko walczyło, tak? Jakby trzeba było sobie poradzić. Ale też dało mi taki ogląd od strony biznesowej. Nie? W sensie ja widziałem wtedy, na czym ten portal zarabia, gdzie jest ta kasa, która do nich wpływa z jakiś reklam, nie reklam. I to było tak, że ja sobie studiowałem na uniwersytecie ekonomicznym, więc tam miałem też jakiś taki troszkę background ekonomiczny, ale tak pewnie każdy stwierdzi, jakby na uczelniach nie ma zbyt wielu praktyków. A jak są, to tak. szybko są i uciekają. Więc tam są teoretycy, więc to nawet, jak studiowałeś na uczelni ekonomicznej, to powiedzmy, umiałeś w cyferki, ale żeby to przekuć na taki kor biznesowy, który ci się przyda, no to już średnio, nie? I ja stwierdziłem, że. Hmm. studiowałem też tam dokładnie to były stosunki, stosunki, stosunki międzynarodowe i handel zagraniczny jako specjalizację, więc ja w ogóle swoją karierę wiązałem z tym, że będę sobie pracował w jakimś korpo i tam jakby jakieś kontakty biznesowe zagraniczne e, ogarniał e, i też było jakby tym, tym w, w, w to mnie ukierunkowało na to, że też lubiłem, miałem jakieś tam zajęcia, wiesz, z polityki takiej międzynarodowej. nie i to zawsze mi jarało, to było fajne, więc jakby szedłem w tą stronę taką, że nie będę się fotografią. Ale z racji tego, że działam w tym portalu, to to się tak nakręciło w czwartym, piątym roku, kiedy już masz mało jakby rzeczy do, na, na studiach do ogarnięcia, że jak kończyłem studia, to stwierdziłem, dobra, to jest jedyny moment, kiedy ja mogę sobie zrobić taki. Gapier po polsku, nie? Czyli nie iść do korpo, nie jak gapier po prostu w Niemczech czy gdziekolwiek, że ludzie sobie robią wolne między studiami albo po studiach roki i podróżują po świecie, to jakby jedyny gapier, na jaki było mnie stać, to jakby spróbuję w biznesie, w którym może mm -hmm. się uda, może się nie uda, ale będę zarabiał pieniądze przez ten rok, który będę miał ewentualnie dopuścić do jakiegoś tam korpo normalnej firmy. Tak. I to się zazębiło z tym, że gdzieś tam, chyba na czwartym roku, może to był. Myślę, że tak. 2009, no 2009 rok. Ktoś mnie poprosił o zrobienie, znajoma prosiła znajomego, mojego, mojego takiego dobrego kumpla z czasów studiów, o zrobienie zdjęć na ślubie, bo miał jakiś ślub. ja On stwierdził, że on to nie ogarnie. Ale ma takiego gościa, co robi zdjęcia po klubach, to na pewno się nada. Mhm. I tak zrobiłem pierwszy ślub, bo to było coś w tym stylu, że wiesz, jakby a. To tam może być kasa, ale z drugiej strony to była taka fotografia ślubna strasznie sztampowa. Na szczęście zaczynało się robić tak, że wchodził strobing, wchodziły jakieś takie troszkę bardziej ciekawe plenery, więc stwierdziłem: dobra, to może być coś fajnego dla mojej głowy, bo to był też taki czas, kiedy ja stwierdziłem, że okej, okay, strasznie się nudzę szybko robieniem tego samego, nie? Pomimo, że jakby. Byłeś na koncercie Coldplay'a i robisz tam zdjęcia i masz kapitalne zdjęcia z tego koncertu. E, super. Ale jak już teraz widzisz, dżem w ciągu miesiąca na każdych wywianie, bo był taki rok, kiedy ich wszędzie zapraszali, to na, na piątym czy szóstym koncercie oni mówili mi cześć, nie? jak tam w FOSie stałeś. E, I stwierdziłem, dobra, to może śluby. E, no i to był taki jeden z głównych elementów mojej działalności. E, w takich zacząłem robić śluby właśnie zaraz po, po studiach. E, i chwilkę potem pojawiły się też, nie pamiętam co było pierwsze, w sensie jakie było zlecenie, ale ja też miałem tą możliwość, że w tym portalu, w którym pracowałem, tam było takie jedno, wynajmować dość duże biuro, i było takie miejsce, gdzie mogliśmy zrobić, zrobić studio, ono miało tam 50 metrów. Wywaliśmy takie po prostu dość taki straszny bałagan, Wywaliśmy wszystko, co się dało wywalić, porobiliśmy jakieś kotary, żeby też to była salka konferencyjna ze studiem i zaczęliśmy tam robić jakieś zdjęcia, jakieś portreciki, nie portreciki. i tutaj nie pamiętam, co było pierwsze jako taka zalążek tego, co widzisz tutaj, natomiast jakieś zdjęcia produktowe się pojawiły, straszne po prostu Kasztany, za przeproszeniem pewnie, jakieś zdjęcia, portrety biznesowe, coś tam, coś tam, jakby takie. Nie róbcie tego, nie? W sensie, jakby moja wizja była taka, że idealne zdjęcie produk biznesowe to jest takie zalane światłem. Trzeba wszystko zalać światłem, wiesz? Masz 17, parasolek mhm. i tak dalej. Tak. Gdzie jak na to patrzę, to mówię, dobra, jakby po prostu jakbym kogoś zeskanował na skanerze, nie? I, i wtedy. Coś się ryszło z tą fotografią reklamową. Jedno i drugie jakby poszło, bo ja założyłem działalność. Też było dość jakby takie ciekawe, bo jak ja zakładam działalność założyłem, tak to robiłem wszystko umowę o dzieło i założyłem działalność w 2010 roku. 2011 roku. W 2011. E, czyli to był wiesz, jakby taki okres, kiedy koniec studiów, coś tam się zaczyna kręcić. Mówię, dobra, zakładam działalność i zobaczymy, co się stanie. Ale przed założeniem tej działalności, no bo jakby to cię w żaden sposób nie ogranicza. Zacząłem robić stronę internetową. Nie potrafiłem tego totalnie zrobić. ale co potrafiłem zrobić, to bardzo mozolnie pracując wtedy w Photoshopie zaprojektować sobie tego, jak ona ma wyglądać. Jakieś tam logo zrobić coś. I jak ja stworzyłem tą stronę, miałem jakąś taką turbo prostą stronę, zrobioną do fotografii ślubnej, bo to mi się zaczęło pierwsze kręcić. Potem założyłem, znaczy zrobiłem stronę internetową. Ktoś mi pomagał to, za, 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 żeby oprogramować wszystko i napisać, jakby jak, jak, to ma, jak to ma działać. Zrobiłem stronę reklamową. I to było chyba tak, że zrobiłem stronę miesiąc przed założeniem działalności, nie? I ciekawe było to, że jak ja założyłem działalność, to dzień później zadzwonił telefon. Dzień dobry, chciałbym zdjęcia. I mówię, aha, to tak to działa, świetnie. W ogóle trzeba było się wcześniej decydować. nie? I to było dość duże zlecenie. To był taki pierwszy we Wrocławiu, w sumie nie wiem czy jest drugi teraz, ale pierwszy w Wrocławiu prywatny szpital ginekologiczny. Więc wiesz, jakby branża taka, że ten jakby ty jesteś pyłkiem w kosztach. I przekazuję jakiś nowy, nowoczesny obiekt, w którym mogłem sfotografować wnętrza, personel, jakieś takie stęki rodzajowe, typu pacjent przy recepcji, coś tam i tak dalej. Więc to była fajna szkoła życia. To mi też dało od razu taki buzz do portfolio. Ok, fajne zdjęcia, jak na tamte czasy. Chociaż jak teraz patrzę na te krzywe swoje ściany, to mówię, jak, jak, jak można, nie? czemu nikt nie zwrócił uwagi, że ściany nie mogą być takie, nie? Tak. Ale każdy od tego zaczynał w tej branży. Więc. Zaczęło się kręcić tak, że ja w tej fotografii reklamowej zacząłem działać, w ślubach starałem się robić kreatywne rzeczy, żeby mnie nie nudziły, czyli kreatywne plenery, a w fotografii reklamowej testowałem różne dziedziny, typu, a to sobie, a dobra, ktoś tam się zgłosił po jakieś produkty, a to sobie po fotografie produkty, a tu wnętrza. A tu sesja biznesowa. Chyba te biznesowe weszły na samym końcu, tak mi się wydaje. A potem pojawiło się coś związanego, w sensie zaczęło się pojawiać, w tym się też czułem jak, jak ryba w wodzie, coś związanego z reportażem. Takim firmowym, wiesz, eventy, konferencje, coś tam. I z jednej strony było tego dużo, bo pojawiało się dużo małych rzeczy. Ja mogłem sobie badać, co mnie najbardziej jara i to było fajne. Ale w pewnym momencie doszedłem do tego, był taki okres w moim życiu, kiedy miałem w sezonie ślubnym tam 30 ślubów na przykład, eee, miałem zdjęcia reklamowe, które wypełniały mi ten czas w tygodniu. No i trochę doby ci brakowało. Nie? Bo jak jesteś fotografem ślubnym, to jest tak, że ty przychodzisz do pracy, ciśniesz całą sobotę, wcześniej się przygotowujesz, w niedzielę pomimo, że nie wypiłeś kropelki alkoholu, to masz kaca do 17. Nie? W sensie twój organizm odragowuje mm -hmm. jakby stres, to, że nosiłeś te całe graty na sobie, więc jakby jesteś nieżywy. Jakby strasznie dziękuję mojej żonie, że jakby w sensie wtedy jeszcze narzeczonej, a potem żonie, że ona wiesz, jakby ogarniała to, że ja nie ogarniam. Bo to dawało ci jakiś rozwój, to, że jakby ona sobie tam cicho siedziała, zamiast się spotkać ze znajomymi w weekend, to tam mówię, sorry, ale ja mam jakby ślub, nie? Tam mhm. 27. w tym sezonie. I, I doszło do tego, że dobra, to już było za dużo, nie? I stwierdziłem po tych iluś ślubach, że jakby ja powoli kończę z tymi ślubami, muszę to, czy kończę? Na takiej biznesowej zasadzie muszę tak podwyższać stawki, żeby ich było mniej żeby się nie namęczyć i mieć z tego fan. Tak. No i w takim okresie 2015 rok, czy 14 nie pamiętam kiedy zacząłem, ale mówiłem, dobra, 10 ślubów rocznie, nie więcej. Co też jakby fajnie działało na komunikację na stronie. Bo ja starałem się komunikować, słuchajcie, fotografuję 10 ślubów, nie chcę się z tematem zmęczyć. I też dawało to to, że zawsze się te pary znajdowały, bez żadnej reklamy itd. i tak dalej, i jakby leciało jakieś tam poleceniowo. A z drugiej strony miałem troszkę więcej poweru na te tematy reklamowe no i doszedłem do tego co robię teraz tak w sensie tutaj w portfolio teraz nie mam części rzeczy bo na przykład nie fotografuję. A kiedyś to robiłem z racji tego, potestuj mi to, było bardzo fajne, nie fotografuję potraw, w sensie jakby kiedyś to robiłem, dla, szczególnie że miałem takie fajne kontakty z, dla tego portalu studenckiego, bo on też zrzeszał jakby lokale, był taką bazą lokali, Wiesz, Google wtedy nie był tak prężny, ludzie szukali lokalnie i tam była baza, więc jak chodziłem robić zdjęcia, zrobiłem te zdjęcia, a przy okazji ktoś zapytał a o menu, a coś tam i zrobiłem takie rzeczy. No i dotarłem do takiego momentu, że okej, okay, zarabiam sobie na tej fotografii. I w sumie poznałem jakby wtedy, czyli no może miałem tam te 30 lat, szkoda, że tak późno, coś takiego, co się nazywa skalowanie, nie? Znaczy poznałem to, że nigdy nie będę skalował swojego biznesu, mhm. bo jedno co możesz wyskalować. No, to się zmultiplikować, a jeszcze nie mamy tej technologii. Może jakieś AI nam pomoże, natomiast na razie to nie, nie, nie jest na tyle wdrożone, żebyś mógł robić te zdjęcia w pięciu miejscach naraz. Więc tak naprawdę, jedyne, co sprzedać, to swój czas. I to był taki klik w mojej głowie. Z jednej strony, kurczę, szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej, że na tym polega to skalowanie, wiesz, ale jak. Wychowujesz się w jakimś środowisku, które jest etatowe, a jak masz tam wujka daleko, daleko, z którym twój rodzice się przyjaźnią, co ma jakąś tam działalność, sprzedaje jakieś rzeczy, to słyszysz, że a to prywatnie, go szukał, a to coś tam, a to coś tam, prowadzenie firmy to nie. nie? Znajdź, idź mhm. na synku na studia, znajdź sobie do ciepły tatik, więc jakby dla moich rodziców tak był szokiem to, że jakby to jakieś sobie zdjęcia. Nie? Dla dużej części. Społeczności fotografów, która stwierdza, a teraz będę fotografem. I słyszę różne tam kopanie po, po kolanach, tak, za, za pleców. I niszczenie jakichś marzeń, które się dobrze zapowiadają. Więc. Wtedy darło do mnie, dobra, gdybym o tym wiedział, to może w ogóle nie robiłbym tych zdjęć, nie? bo stwierdziłbym, okej, okay, skoro chcę się zainteresować czymś zawodowo, co mi przynosi pieniądze i będzie przynosiło dużo pieniędzy, no to ja muszę otworzyć jakąś firmę i na tym zarabiać. No ale jak już byłem w tym etapie, gdzie to się kręciło i przynosiło całkiem fajne pieniądze, na pewno zarabiałem wtedy więcej niż moi znajomi tam, z dwu, trzyletnim doświadczeniem wtedy w, w, w korporacjach czy w mniejszych firmach, te osoby, które rozpoczynały właśnie swoje biznesy, takie, wiesz, prowadzenie firmy i taki biznes skalowalny, no to teraz są pewnie dużo dalej, jeżeli chodzi o finanse, ale wtedy na tym etapie takim początkowym, no to był fajny boost, bo rzeczywiście zarabiałem dużo, ale dotarłem do takiego miejsca, gdzie po prostu zarabiasz, zarabiasz, zarabiesz, już brakuje ci czasu, no i masz ileś rzeczy, tu ktoś przychodzi z potrawami, tu ktoś z tym, tu ktoś z tamtym. I ja mówię dobra, ale w, aha, jakby zawsze na takich grupach fotograficznych, bo to wtedy ten Facebook tak troszkę wystrzelił z grupami w tamtym czasie, pojawiały się te argumenty, no ale kto mi tyle zapłaci za te zdjęcia? I no i to nie, to ja nie mogę tyle mówić, nie, bo to jest za dużo. I ja stwierdziłem, że dobra, skoro mam te ileś godzin w miesiącu, to ja chcę za każdą godzinę zarabiać tyle samo. Co mnie interesuje, że klient mnie zapłaci za tam zdjęcie potrawy, czy zdjęcie czegoś, czy jakiegoś typu potrafy, ale to było kilka rzeczy, na przykład za jakieś mniejsze konferencje albo takie eventy firmowe bardziej. Nie mówię o konferencji, bo przez kilka lat fotografowałem konferencję taką związaną z need Management i tam Rzeczywiście był fajny budżet, ale to była duża konferencja, kilkaset osób jako uczestnicy, duże korporacje, duże firmy, które. Wiesz, schemat Toyota, tak? jak usprawnić procesy i tak dalej, więc tam budżety nigdy nie były jakimś problemem, tak? ale było dużo takich tematów mniejszych, które stwierdziłem: dobra, będę to odrzucał wyceną, bo chcę robić to, co mi przynosi pieniądze, i w ten sposób niejako. Ja nie będę sfrustrowany, że muszę coś zrobić, co z nimi zajmuje czas, ale dostanę za to mniej pieniędzy. A z drugiej strony, przez to, że będę robił rzeczy, które są lepiej płatne, to nie jest jakoś tak bardzo połączone, ale często wiąże się z tym, że to są ciekawsze rzeczy. Mhm. Bo to jest lepszy produkt, lepiej wypromowany, lepsza usługa, lepszy klient, nie? który może Ci dać jakieś inne tematy. Około. On mm -hmm. też zna innych ludzi. Jak w fotografii ślubnej miałeś polecenia od pary do pary, no to tutaj, pomimo że polecenia nie działają tak super sprawnie w fotografii reklamowej, jak. w, Bo ciężko polecić swojemu konkurentowi fotografa, który zrobił czy dobrą tak. robotę. To jest tak, że ludzie się znają. I tam przy jakichś rozmowach po prostu wieczorem przy winie ze znajomymi, ktoś może rzucić jakieś hasło, ono. A myśmy takiego gościa, nie? I w sensie dziewczyna, która była w marketingu, poleci swojej koleżance, która pracuje w jakiejś firmie i mówią, że. Wspomniał o jakiejś sesji, i był dramat, nie? I jakby w ten sposób to działa, więc jakby osoby też, jak, jak to pewnie fotografowie ślubni o tym doskonale wiedzą, jak wskoczysz na pewien, pewną grupę klientów, którzy mają określony poziom zarobków, to mają znajomych, którzy zapraszają na ślubę o określonym poziomie zarobków, tak. i wtedy już nie ma problemu z wycenami, tak? To tak samo działa tutaj, nie, w sensie znajomi się spotykają jakby dość, dość podobnie, więc też boost jakby tego, co robiłem, był całkiem inny i tym mogłem sterować. Ja, jako fotograf, który jest z Wrocławia, w sensie jakby pracuję we Wrocławiu, bo rodzinnie jestem z Sotochowie, więc na studiach przyjechałem do Wrocławia i na studiach po studiach zostałem. Też nigdy do mnie nie trafił taki argument, który się często też właśnie pojawiał. Temat licencji. Nie? Jakby to pewnie jest włożenie jakiegoś kija w mrowisko trochę. Natomiast to jest model, który w teorii, tak samo jak Scott Kelby, specjalizacja sprawdza się może za granicą, przy jakichś dużych projektach, że wiesz, masz temat, który fotografujesz, za fotografię bierzesz X, za licencję bierzesz 10X. Nie? Mm -hmm. Cały świat, rok, coś tam, coś tam. I we Wrocławiu, przynajmniej tak z mojej wiedzy, nie ma tak szerokiej bazy klientów, którzy pracują tak globalnie, że licencja to jest coś, co jest must have. Nie? W sensie polski rynek wydaje mi się z takim rynkiem, gdzie jasne podpisujesz umowę, wiesz, yy, z, gdzie te zdjęcia będą potrzebne, jak długo one będą sobie działały, więc dogadujesz się na ten temat z klientem i, i klient z fotografem. Dajesz jakąś stawkę. Ale to nie jest tak, że agencje, które cię zatrudniają, będą w stanie powiedzieć: Dobra, to my ci płacimy 5 tysięcy za coś tam, a 20 za to, że na rok dajesz mhm. nam te zdjęcia i potem za rok się zgłosimy, jak będziemy chcieli przedłużyć tę kampanię. Nie? To już naprawdę jest taki, bo nie mówię, że to się nie dzieje, nie? tylko to jest tak, jak ktoś postanawia zostać fotografem mody. I myśli, że wiesz, będzie, jakby niemalże się otrze o takie top modelowe klimaty, że będzie latał po świecie, no to ja myślę, że polskich takich fotografów jest kilku. A kilkanaście tysięcy pewnie próbuje, nie? I tak samo jest z licencjami, że ja nigdy nie, nie starałem się, albo przynajmniej nie otarłem się o model biznesowy ze strony klienta, mhm. czy tam jakiejś agencji, która ogarnia, która opiera to na licencjach. Bo jasne, zawsze wyceniasz prawa autorskie i tak dalej. Określasz sobie to, gdzie mogą być użyte, no bo co innego, kiedy wiesz, że to będzie kampania billboardowa, co innego, kiedy pani sobie drukuje ulotki, tak? Albo wrzuca to tylko w sieć. Więc zawsze to wyceniałem i to było jakąś cząstką wyceny, natomiast ja się skupiłem na tym, ja nie wiem, jak w przeciągu dwóch, trzech, pięciu lat, jacy klienci do mnie trafią, nie? Mhm. Jak będę, jak się to. Jak, powstanie temat licencji, która jest niezłym e, takim mnożnikiem troszkę, e, no to będziemy o tym myśleć. Natomiast kiedy tego nie ma, to to, co ja mogę zrobić po swojej stronie i nie jakby umiesz liczyć na siebie, to ja mogę cały czas po prostu zwiększać e, swój zarobek tym, że podnoszę stawki. To jest jedna rzecz. A z racji tego, że nie mogę się sklonować, to mogę ten proces fotograficzny optymalizować, nie? Czyli jakby odrzucać to, co jest mało, tak. e, mało dochodowe, ale też tam, gdzie w, wraz ze wzrostem doświadczenia mogę po stronie swojej zoptymalizować jakieś procesy fotografowania i po prostu mieć tego czasu na fotografowanie więcej. No i dotarłem do takiego momentu, gdzie mamy czy, największym jakby takim hamulcem. W tym, że jakby, no dobra, bardziej się nie da i po prostu jestem tu, gdzie jestem i sobie tak jakby po tym jeziorku pływam. To jest moment, w którym pojawiają się dzieciaki w życiu, no i tam już nie ma czasu na nic, nie? W sensie jakby nie ma tak, że będziesz mógł zrobić więcej, więcej, obrobić i tak dalej. I to też jest taki fajny uświadamiający temat, bo jakby szacun dla wszystkich fotografów, którzy próbują łączyć rodzicielstwo takie w miarę świadome z byciem fotografem że no, do, docierasz do takiego momentu, kiedy stwierdzasz nie chcesz mi tyle zapłacić? Ja byłem w Rosmanie, po Pampersy. Jakby w, w sensie, wiesz, twój, twoja pewność siebie wzrasta tak w, w, w kalkulacji, że to y, nie, nie ma zmiły. I wiesz, że okej, okay, tu zarobisz mniej, to potem na rodzinę masz mniej tych środków. Z drugiej strony chcesz jakby świadomie iść do przodu i się rozwijać. Więc też wiesz o tym, że jak już jesteś na jakimś tam pewnym etapie, to wiesz o tym, że dobra, ten klient ci się odmówi, jakby okej. Okay, będzie następny, nie? W sensie poniżej jakiegoś pewnego poziomu nie zejdziesz, bo wtedy naprawdę prościej jest pójść sobie gdzieś pracować i mieć spokojne życie nine to five, a to robić do skoku jako taka pasja, tak? I jakby, albo w ogóle wiesz, zacząć fotografować krajobrazy. I tutaj to, to jak, jak jestem tu, gdzie jestem, to był no powiedzmy jakiś tam dziesięcioletni, ale taki proces łączenia tego, że się super szybko nudzę tematami, więc nie chcę robić czegoś non-stop, dlatego jest tego w różnych obszarach ileś rzeczy. A z drugiej strony kwestia ekonomiczna, nie będę robił czegoś, co mogę ten czas wypełnić lepiej płatnym zleceniem. I po 30 paru minutach skończyłem podejść na pierwsze pytanie, składające się z trzech części. <grymne> Bardzo dobrze. Ale to, jeśli dobrze rozumiem, Twoją podstawą wyceny jest godzina Twojego czasu, tak? Mm, tak. W dużym uproszczeniu tak. E, czyli tylko, że z jednej strony tam, są, tam jest kilka takich tweaków, mm, bo podstawą wyceny mojej są moje koszty, mm -hmm. ale nie koszty tego zlecenia. Tylko koszty, na przykład jak dzisiaj wyceniam zlecenie, to są koszty prowadzenia mojej działalności od roku 2023 do roku 2028. Mm -hmm. Czyli wiem, że w pewnym okresie czasu będę musiał wymienić aparat, monitor, kompa. Może będę musiał wziąć leasing na samochód. Może będę musiał wymienić telefon z takich pro prozaicznych rzeczy, które są takimi wydatkami Jednorazowymi, ale w dłuższym horyzoncie czasowym. A druga rzecz, elementy stałe, o których dużo osób nie myśli, czyli jak teraz, nie wiem, czy masz stronę na WordPressie, czy gdziekolwiek, czy na Squarespace. Mhm. tak? Hosting domena. Tak, hosting domena to jest dalej jak tak, jak to sumować, a tu wydałem tyle, tu wydałem tyle, to na przykład, wiesz, tam 100 zł miesięcznie na przykład. tak? tak. To jest jedno 100 zł, a tych 100 zł masz ileś. Więc mam skalkulowane takie miesięczne koszty tych wydatków miesięcznych, tych wydatków, które trafiają się co jakiś czas. I to wszystko razem, w sensie dzielę sobie na przykład, że raz na 5 lat wymieniam aparat, powiedzmy. Eee, zakładam, że w ciągu roku wydam, nie wiem, 10 tysięcy na sprzęt jakiś tam, bo jakby upadnie mi lampa, bo coś tam. Jak nie wydam, to super, ale mam jakąś górkę na to. I mm, ja coś pracuję w ten sposób, yy, bo w, w życiu prywatnym jakaś tam poduszka finansowa jest ci potrzebna. Tak samo w życiu firmowym, jeśli potrzebna, więc jakby mam takie dwie poduszeczki. I jedna jest właśnie po to, że co miesiąc na przykład w moim wypadku to jest jakieś 1000 zł. 1000 zł to jest inwestycja, taka, którą przelewam sobie jakieś konto tam w, w, poboczne w banku. Mam do niej, do niej dostęp, a nie jakby, w razie czego, gdyby się właśnie coś stało, jeśli jakaś noga powinie, w danym miesiącu coś się stanie, to mam do tego dostęp, ale to jest ta 1000 złotych miesięcznie. To jest kasa jaką muszę mieć założoną na swoje wydatki, te takie co parę lat. Mm -hmm. wiesz się tysiąc ty kupę kasy, nie? Tak. No ale pomyśl, że body za parę lat będzie kosztowało 20, mm -hmm. tak? Monitor będzie kosztował dycha, tak, mm. a teraz kosztuje 5, nie? Eee, to, że będziesz miał taką sytuację, gdzie... A, no i na przykład z tych kosztów takich jeszcze co jakiś czas. No to ubezpieczenie, nie? Jakby takie hardkorowe. Znaczy, dopóki nie musisz skorzystać, to nie wiesz, czy zadziała, nie? Ale, ale w twojej branży chyba musisz mieć, no nie? Dużo podróżujesz, dużo tego sprzętu ja sobie podoba. Tak, bądźiesz. ale wiesz, to, to, to też jest takie. Ja mam gościa od ubezpieczeń, z którym tam próbowałem to kiedyś rozkminić. I dla mnie to dalej takie śliskie, nie? w sensie jak ktoś ci wiedzie w tył, jaki masz tam sprzęt, to jakby spoko. Oprócz tego, że jesteś gdzieś, nie zanim to odzyskasz tą kasę. Ale jak masz ubezpieczenie firmowe i ktoś ci zwinie to z auta. To w w ubezpieczeniu samochodu, pomimo że masz AC, masz jakiś limit na bagaż. W ubezpieczeniu firmowym masz limit, masz sumę ubezpieczenia na sprzęt i masz sumę ubezpieczenia na sprzęt elektroniczny, powiedzmy, nie wiem, na 100 tysięcy złotych, nie? I potem masz takie warunki, typu sprzęt poza miejscem prowadzenia działalności, 20% sumy ubezpieczenia, sprzęt, coś tam, mhm. nie? I jakby w pewnym momencie jest tak, że mam, jakby dużo wydaję na to ubezpieczenie, tam, wiesz, all risks, tak? W sensie dostaniesz po twarzy, no to znaczy w sensie, jak, jak ktoś cię chce zabrać yy, i to, a może pan tak mocniej, żeby to było widać, bo <grym> muszę na obdukcję, nie? Tak. E, bo, bo inaczej nie wiesz w sumie, czy dostaniesz to ubezpieczenie, więc z jednej strony musisz to mieć, z drugiej strony OC, takie, no bo jak wiesz, ktoś idzie, potknie się o kabel. Z tego też powodu przestałem na sesjach biznesowych używać lamp na, na, ten, na kontakt. Mhm. E, tylko lecę na baterii, nie? Bo to jest. Jedna z podstawowych rzeczy, które, o, o które się ludzie potykają, albo, albo ty się potykasz. Tak. Jak mam, pracuję też w ten sposób, jeden kabel, który mam podpięty, no bo bez sensu marnować baterie, to mam podpięty kabel gdzieś tam, powiedzmy, do laptopa, żeby tam, tam bo czasami te sesje już po 9 godzin, nawet jak to jest MacBook, to on tyle nie wytrzyma, na, pełen, na cały czas na włączonym ekranie i tam light Lightrooma, to mam kabel do, dwa kable, nie? W sensie od laptopa i mam kabel od aparatu z zasilaniem. No to ten kabel aparatu z zasilaniem ma taki, wyszy połączony tam kieszeni. dwa dęksy, dwa, tak, nie. Ja na przykład się tak denerwowałem, że to się tak łatwo rozpina. A już tyle razy mi to ratowało życie, bo statyw nawet nie drgnął z tym aparatem. No tak, nie? Więc jakby wiesz, pod kątem, oh, sorry, pod kątem e, OC, no to tam się nie wiesz, co się może stać. No Ale z drugiej strony, tak jakby wracając do wątku, wątku finansowego. E, to mam to podzielone tak, że mam koszty stałe, koszty miesięczne i w momencie, kiedy właśnie coś się stanie, wiesz, jakby R5 ci wypadnie z ręki i mówisz, ojej, no to masz tą poduszkę po to, że poradziłbyś sobie bez niej, bo byś wypożyczył na miesiąc czy coś, jakoś tą kasę gdzieś tam mm -hmm. zgarnął, nie? Ale jakby ja mam to po to, żeby, okej, okay, dobra, zdarzyło się, nie? Jakby halo, Allegro. Stać mnie, kupię tak, sobie, nawet sobie, Tak, dokładnie, kupię sobie nawet drugi aparat, wiesz, bo, to nie, bo na, na szczęście ja mam taką ilość zleceń, że mam je dość często i czasami mam takie ciągi jest lecenie zlecenie zlecenie. Ja nie mogę mm -hmm. sobie pozwolić na to, że e, przepraszam, nie mam aparatu. Nie? Mnie, no tak. Przy, przyjdę na miesiąc. E, więc oczywiście, że pracuję z dwoma aparatami, e, także mam backup zawsze przy sobie, czy znaczy zawsze. W sensie tam, gdzie taka sesja jest jakby no nie jest jakaś super, super istotna, to nie włożę są dwóch aparatów, bo to bez sensu. E, ale kiedy mam taką takie, takie time crucial, że tam jest, wiesz, wizażystka, ktoś tam, ktoś tam, to rzeczywiście nie ma opcji, żeby się poruszać bez aparatu drugiego. E, no ale wiem, że po prostu mogę sobie na to pozwolić, że w razie czego albo to wynajmę, albo coś się stanie, albo właśnie nigdy nie trzymam aparatu yy, yy, w samochodzie, gdzieś tam idę, nawet moja żona się coś mi śmieje, prostu idę do biedry po bułki i jestem, albo do Żabki po bułki, wiesz, nie macie tam, no ile, trzy minuty, ale nigdy nie, wiesz, nie, jak właśnie widzę, czasami się pojawiają gdzieś tam w sieci, pewnie też widziałeś jakieś zrzutki, bo komuś, komuś ktoś tam zajumał sprzęt z samochodu. Mhm. Jakby, jak, jak wiesz, jest jakiś wypadek czy coś, kto mi się coś stało, ty jakby strasznie się tym utażsami, nie? ale widzę właśnie, że no, zajumali mi, bo zostawiłem między godziną 18, a tam 6 rano nie ma sprzętu, nie? Mhm. Mówię, ale I powstaje jakaś rzutka, tak? Mówię, ale czemu mam się do, dokładać do podatku od głupoty? Nie? W sensie jakby, no bo to ja rozumiem, że ten sprzęt może zniknąć. I nie będę za każdym razem wynosił z samochodu siedmiu toreb ze stadywami, tak? Bo to jest absurdalne. Ale z drugiej strony, powiedzmy, wartość tych toreb to jest tam, nie wiem, 6 czy siedem tysięcy, jak pomyślisz o jakichś softboxach, nie softboxach mm -hmm. rzeczach, których tam trzymasz. No to musisz mieć tą kasę, żeby z tego pójść i kupić, tak? A nie potem jakby zgrywać taką osobę, która biega po znajomych i e, we, położyć, po, położyć mi parę tam, bo mi zajmali samochodu czy coś, nie? Więc chcę też mieć to pod tym kątem zabezpieczone, że skoro jestem jakoś tam osobą, która ma rodzinę, chcę, żeby ta rodzina miała stabilne w miarę życie to nie mogę sobie pozwolić na to, że potem no, tatusiowi ukradli aparat, mhm. albo tatuś go opuścił, bo to była siódma sesja w tym tygodniu już w ogóle nie patrzył na oczy i gdzieś tam mu spadł. No to wtedy chcę mieć tą bazę taką do, do, do odkupienia tego, więc w mojej wycenie jest tak, że ja sobie wychodząc od tej strony, czyli koszty, przechodząc przez czas który pracuje w miesiącu, czyli zakładając te mityczne 160 godzin, jak każdy prowadzący działalność pracuje mm -hmm. 24 na 7, nie? bo nawet jak obiad to musisz myśleć o tym co tam jakby ci przyszło do głowy i co chcesz zrobić, co musi zrobić i co, co rozkminić. To zakładając ten czas, który masz w miesiącu odrzucasz ileś godzin, no bo to jest księgowość, maile, coś tam, taki czas przepalony i właśnie koszty związane z tym, że, że Część twojej pracy to nie jest Twoja wypłata, tylko właśnie to, co zarabia tak. na, na ten jakby backup, to dochodzi do takiego momentu, w którym stwierdzasz, ile chcesz zarabiać. Nie? Jakby, no, chcę zarabiać tyle na godzinę, bo to mi znaczy, albo, albo, nawet jeszcze patrząc do tyłu, chcę zarabiać tyle w miesiącu. Skoro zostaje mi tyle godzin na robienie i tyle pracuję, w sensie wiesz, pracuję tam 160 godzin, ale 30 godzin zeżerami różne rzeczy. Mm. To mam tyle godzin do dyspozycji. No ale te tyle godzin zdjęciowych, czy tam obsługi klienta, musi mi zarobić na te 160 godzin, żebym finalnie dostał te pieniądze, które chce. I powstaje ci jakaś kwota. Taka jak podzielisz sobie tą ilość godzin w miesiącu, przez to w sensie to, to, ile chcesz zarabiać przez ilość godzin w miesiącu, powstaje ci kwota. No i w moim wypadku, ja chyba pamiętam, wychodziłem od takiego założenia, że jak nie będę dostawał 100 zł na rękę, a jesteś fotografem, jesteś jakby... Średnio wyższym specjalistą po tych 5-6 latach w jakiejś firmie, jeżeli się rozwijasz, a wiesz, nie przeszedłeś do firmy, tam siedzisz i jakby nic cię nie interesuje, wszyscy masują 30 miejsc, no to jakby zarabiasz, nie wiem, te 5 dych na godzinę, 6 dych, tak? Czy coś. Mhm. Przynajmniej w tamtych czasach, w których to kalkulowałem, bo jakby z roku na rok też to podwyższam, ale tak po prostu inflacyjnie typowo. No, ale dochodzi do takiego wniosku: ok, to ja mógłbym pracować nie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, bo tak pracujesz, jak, jak prowadzić działalność. Tylko mógłbym sobie robić to 9 to 5, wychodzić i mieć wyrąbane, nie? Mhm. I stwierdzasz, że dobra. No to skoro ja potrzebuję mieć jakiś boost, taki, tego słowa często ci się używam, taki, wiesz, jakby bonus, duży bonus, żebym brał tą odpowiedzialność, którą mam, nie? Bo to jesteś wszystkim, tak. Księgową, marketing managerem, brand managerem, PR-owcem, a przy okazji na samym końcu czasami naciśniesz spust na aparatu, nie? Więc ja muszę mieć ten bus po, po ponad wszystko, co się dzieje w oku, w takim normalnym życiu moich znajomych, więc wyszedłem z jakąś kwotą. Teraz to jest tam około 170 zł na rękę za godzinę. I co jest kluczowe, bo to też jest bardzo mylne czasami, jak pojawiają się jakieś. Raz, że psucie rynku, nie nazywam tego psuciem rynku, jak tam już jest Wianuszek, fotografów, którzy chcą zrobić zdjęcie za parę złotych, bo może oni są na początku drogi i to daje im bardzo dużo, więc jakby to nie jest też twój klient standardowo, tak? Mm. Kolejna prawda, jakby twoim klientem jest ten, kto zapłaciłby 300, a nie zapłaciłby 3000, skoro ty kasujesz za swoje zdjęcia 3000. No to jak wracając do, do tego, do, 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 do samego tego wyceniania per godzina to ja jak mam już takiego klienta z jakimś zapytaniem, to ja absolutnie wszystko wyceniam. W sensie, jak on mówi spotkajmy, w sensie jakby jak wiesz, że będziesz musiał się spotkać z klientem wcześniej i coś omówić, to to jest kolejne tam na przykład dwie godziny twojej pracy. Godzina spotkanie, pół godziny dojazd, pół godziny mhm. dojazd. Jak do klienta jadę pół godziny na sesję i pół godziny wracam, to w wycenie kalkuluję sobie półtorej godziny, bo muszę je spakować, nie? w sensie tak. to się magicznie ruszczko mnie nie zadzieje, nie? Hermiona się nie pojawi mi to nie spakuje do samochodu. I w momencie, kiedy wszystkie te składowe sobie dodaję do siebie, powstaje mi jakiś czas pracy. No i tam oczywiście, jakby nie, nie, nie wdrażając się w Excel, -e, kalkulując to, że to na godzinę to jest po podatku, po czymś tam, po czymś tam, wychodzi jakaś kwota, którą proponuję klientowi. I tam. W tej wycenie jest jedna wartość, to jest czas, a druga wartość to są te koszty, które masz. Mhm. Dojazd, parking, wizarzystka, asystent, z którego korzystam rzadko, bo mam problem z delegowaniem, ale na przykład osoba od szparowania produktówki, tak? Takich rzeczy, które mogę outsourcować i one są w miarę automatyczne. Pomimo jakichś tam zaznaczanie obiektów w Photoshopie, to dalej w niektórych wypadkach jest tak, że w wypadku produktówki, że musisz coś upiększyć, a jakbyś to szparował tak z automatu, no to tam jak mam osobę dedykowaną, to na też mi dużo dają, Wysłuchaj, jakby wiesz, tam ta linia jest taka mhm. ale to tylko widzi aparat, a ludzkie oko nie widzi, więc jak będziesz szparował, to weź tam, żebym potem miał łatwiejszy model do pracowania. Więc ile rzeczy kosztowych, ileś rzeczy związanych z moim czasem. No, i potem, jak to się przemieli po Excelu, to wychodzi jakaś kwota, tak? I tą kwotę proponuję klientowi, i to jest ta część, tak powinno być. Tam zawsze sobie dodaję, zawsze z górką wyceniam, czyli w teorii zakładam, że zrobię to szybciej. W 80% przypadków się udaje zrobić to szybciej bo pracuję dość szybko, nieważne przy jakim zleceniu, ale, ale wydaje mi się, że, że, że jakby ten standard pracy na to, co dostarczam, jest dość szybki, czyli pracuję taką metodą Pareto i to w dużych częściach biznesu. 20% roboty to jest 80% efektu, a potem może dubać, dubać i jakby nikt cię po główce nie poklepie, że to zrobiłeś. Nie? Mhm. E, więc tam troszkę z górką wyceniam, ale to jest też górka z jednej strony, a z drugiej strony to jest taka taki... E, no, Taka przestrzeń na faka po godzinę, nie? Mhm. bo klient czegoś nie dowiezie, bo klient się spóźni, bo ty coś skopiesz. więc zawsze masz tak, żeby potem nie było, pomimo że już możesz mieć dwie twarze, nie? ale żeby też nie było potem poznać, że w pewnym jesteś wkurzony, bo widzisz, że ci zarobek spada. Nie? Jasne, w pewnym momencie trzeba to odciąć, jak twoje faka po godzinie wycenne się kończą i powiedzieć, jakby, słuchajcie, bo jakby się inaczej, więc ja też podczas wycen staram się zawsze przy takich sesjach reklamowych informować klienta. Oceniam, że ta sesja będzie trwała X. Nie? Jakby i, I jeżeli będzie trwała więcej, to klient wie, słuchaj. Ja się nie mu o tym nie informuję, ale jak, jak się to przedłuży o godzinę, to nic się nie stanie. Mm -hmm. Bo przewodnicząca ta faka po godzinę, to, to, to zawsze, ale jak klient widzi, że to się przedłużyło 50% i to nie z mojej winy, tylko raczej z jego, no to wie, że miał to w mailu. Ale z drugiej strony, przy wycenianiu takich tematów, ja zawsze piszę do. Czyli to się jest kolejny boost. Wydaje mi się, że będzie trwało to do 6 godzin. Mm -hmm. Jak będzie trwało 4, to klient powie, aj, ale to trwało 4, miało trwać 6. No właśnie, było do. No, no było do, a druga strona, a ty wtedy No, widzisz ile czasu zaszczęciłem? Mhm. Przecież tu jest jakby 8 osób, które nie pracują, nie klikają teraz tam w komputerze, tylko siedzą tutaj, a teraz skończyły wcześniej. Tak. Czyli ja zwalniam ich, nie, albo pana prezesa, tak? Albo kolejna rzecz, jak wyceniasz zdjęcia. Ja też, wychodząc do klienta, staram się informować go, jak on przychodzi do mnie z jakąś propozycją. Patrząc na ilość zdjęć, które masz tam oddawać, to też mówię mu o tym, że okej, okay, wymyśliłeś sobie to tak, tyle zdjęć potrzebujemy, ja nie lubię klienta naciągać na ilość zdjęć, jakby tak mu to komunikuję, więc wydaje mi się, że nie potrzebujesz 20, tylko potrzebujesz 15. Ja ci wycenię 15. I jak będziesz potrzebował więcej, to po prostu je dokupisz. W pakiecie masz 15, bo może się okazać, że 15 ci wystarczy. Co jakby jest. Rozwiązuje się go problem budżetowy na przykład w, w, w taki sposób, więc on czuje, że nie jest naciągany, ale w momencie, kiedy wyceniam sytuację taką, gdzie mamy na przykład sesję, iluś osób. Tam 12 osób jest do portretów i wyceniasz. Ich portety, ale Kikien mówi, dobra, ale jeszcze potrzebowalibyśmy takich team buildingowych, employer branding, klimatów, że oni tam ze sobą coś tam. Mijają się po flipcharcie. I w tym momencie mówię, dobra, okej, to zróbmy to. I to jest portret biznesowy, niestety ujawnia wszystkie jakieś tam niedoskonałości, więc tam masz dużo roboty. Z, 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 to nie jest taki, szczególnie taki na jednolitym tyle, jest tam na F10 czy F8 to fotografujesz. Nie, 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 nie wypłycasz wszystkich wad, tak jak na portrecie biznesowym, to jest gdzieś na tle firmy, bo tam to światło jest większe przeważnie i tak dalej, więcej da się ukryć, więc tam te zdjęcia są... Nie jest dla mnie istotna ilość tych zdjęć, bo... Ten retusz też jest szybszy. Nie? W sensie Lightroom, i tam czasami jakby jakiś syfek, nie syfek i to w miarę wychodzi tak sprawnie. Więc klientowi też mówię, że OK, zrobimy te 12%, które mam zrobić, i na przykład to, co? 10, do, do 10 zdjęć Wam wystarczy z tej sesji biznesowej. I on mówi tak, tak wystarczy, bo to zrobimy dwie stęki i tam na każde trzy foty, nie? Albo tak, zrobimy cztery scenki i to nam wystarczy. No i przychodzi co do czego? Ja mówię, to co, i tam zawsze staram się komunikować, że, żeby poinformować te osoby, co one będą miały robić, wymyślcie sobie scenki, które wam się przydadzą w waszej firmie. I przychodzi co do czego, i mówię, dobra, to zrobimy tutaj salkę konferencyjną, tutaj jakieś gadanie przy kawie, w, w kuchni czy, czy gdzieś tam na open space'ie. I ja wy, no i co następne? No nie, no tylko te dwie, bo nam zgłosiły się tylko trzy osoby, tam tam, nie wiem, sześć mm -hmm. osób, więc trzy tu, trzy tu, do zdjęć, więcej nie mamy, nie? I ja mówię, no dobra, no to spoko, to zrobimy tyle, z tego powstanie, tam wybierzecie sobie, żeby też się nie powielać, no właśnie po trzy fotki jest sześć. I klient nie mówi, ej dobra, ale tam było dziesięć, to teraz chcę mniej, ja ale było to, to wy jakby nie ograniczyli czterech stanek tylko dwie, mm -hmm. więc te cztery z To znacza. on bierze odpowiedzialność. Tak, to on bierze odpowiedzialność to jest sobie kolejny, kolejny zysk dla mnie i to jest taki kolejny puzelek, gdzie wiesz, z jednej strony w wycenie sobie wciskasz yy, rzeczy, które potrafią ci... Yy, zwiększyć fakturę w jakiś tam sposób albo twój zysk godzinowy. A z drugiej strony też optymalizujesz ten czas, że naprawdę wyceniasz wszystko. Nie? Mhm. Staram się myśleć o wszystkim i o tym, co, o czym nie pomyślałem, bo to są właśnie te faka po godzinę, jakieś tematy, które się przedłużają i a z jednej strony, a z drugiej strony komunikować klientowi to, że te wszystkie składowe, które tam są, czyli ten mój czas i wszystko po kolei jest zrobione tak, że ja staram się klienta nie naciągnąć. Właśnie mówię o tej, że nie będziemy robili więcej zdjęć, żeby nie było to dla Was problemem. Z drugiej strony ja zostawiam granice te czasowe. Jeżeli klient jakby nie będzie chciał za to zapłacić, no to trzeba sobie w, w, na, na pewnym etapie, bo jasne, na początku bierzesz wszystko, jak leci, żeby mieć portfolio i potem móc się tym chwalić. Albo 80% nie możesz jak u mnie. Mm -hmm. Ale też starasz się na pewnym etapie powiedzieć, wi dobra, jakby ciebie na mnie, na, nie, nie stać ciebie na mnie na tym etapie, spoko. A z drugiej strony mnie nie stać na to, żeby pracować na zaniczną stawkę przy tym zleceniu. No bo realnie zrobię w ciągu miesiąca mniej. Mhm. I to jakby to mi nie robi, że zrobię mniej, skoro wiem, że mogę zrobić więcej, tak, tak? Wszyscy tutaj mówimy, on zyskuje coś tymi zdjęciami, tak samo jak ty zyskujesz y, tym, że dostajesz zapłatę. Yy, I tutaj y, też fajnym jakby takim motywem jest to, że tak naprawdę skoro klient cię zatrudnia za jakąś konkretną stawkę, y, to tym rozwiązujesz jakieś problemów. Jeżeli on cię zatrudni za jakąś stawkę i się okaże, że ludzie byli zadowoleni ze zdjęć biznesowych, to pewnie sobie nawet fotografowie nie znają sprawy dla takiej osoby, która potem słyszy 10 jęczących pań, swoich koleżanek, że jej się nie podobają, że coś tam. Ile to jest, jaka, jaka to jest ulga, jak ona słyszy tylko dwie z tych 20, które tam były, nie? Mm -hmm. bo zawsze się ktoś znajdzie, komu te zdjęcia nie pasują. Mm -hmm. No i do tego też trzeba się przyzwyczaić, tak? W sensie jakby pracujesz w, mm -hmm. bo to jakby mówię o fotografii biznesowej, bo najprościej na tym przykładzie to pokazać. No... I też to jest chyba core mojego dochodu taki roczny, że tego jest najwięcej. W sensie najwięcej nie ma najwięcej sesji, ale najwięcej generuje środków. To też jest istotne, żeby sobie też włożyć do głowy, że jakby zawsze znajdzie się ktoś, kto jest niezadowolony, ale patrząc na to, że ty masz dla klienta, bo on wybrał wystandaryzowany wzór zdjęcia, i wszyscy potem w jakiejś siatce, nie siatce, orgczarcie organizacji mają się znaleźć. No to nie możesz komuś nagle coś świecić z drugiej strony albo o, tak, tak jakby i tak stara się zrobić to tak, żeby to było jak najbardziej uniwersalne dla wszystkich, no ale nagle nie zrobisz, jak ktoś, jak masz takiego one-lighta z jakimś kick lightem z tyłu, to nie zrobisz komuś nagle klamszela po prostu, bo tak sobie wymyślił i on jak miał zdjęcia przed wieczorem panieńskim, i wtedy tak wyglądał ładnie, nie? To mhm. teraz ja bym chciała tak. Albo że jakby, no, jak sobie robię zdjęcie komórką, to najpierw nam no tak, ja mówię, no, ale jakby nie fotografuję mi jabłka, Adam, tak, w tym wypadku. E, więc też musisz, trzeba, mieć, trzeba mieć to w głowie, że jakby jakiekolwiek nasze działania, nieważne ile one kosztują x, y, z, to dla klienta, jeżeli wy wycenicie się tak jak chcecie i przekonacie klienta do tej wyceny i dowieziecie, to on zapomni o wycenie e, przeważnie. Tylko właśnie wszystkie dobre rzeczy, które zrobicie sobą na sesji, sprowadzicie atmosferę taką, no to jakby następne wyceny po pierwsze nie będą kwestionowane. Mhm. Ale jeżeli raz się dało coś znegocjować, no to potem będzie także będziemy się trzymać tej stawki i tak jak pracując na etacie, nie możesz nagle dużo wyżej przeskoczyć na wyższą wypłatę, tylko możesz przeskoczyć na wyższą wypłatę w innej firmie. Mhm. E tak samo jest tutaj, tak I się do czegoś przyzwyczajimy. Oczywiście nie mówię jakby bo brzmi jak jakiś taki chamski kapitalista, ale w sumie to lubię to. To to nie jest tak, że ja wszystkie zdjęcia, które robię, robię za taką stawkę taką turbo pojechaną albo robię je za są zdjęcia, które mogę zrobić za mniejszą stawkę, bo widzę tam dla siebie fajną rzecz, której jeszcze nie robiłem albo mam to fajny pomysł. Albo klient przychodzi e, z jakimś tematem i mówi, dobra, ja mam tak, potrzebuję zrobić to, ja mówię x, on mówi, nie, mogę zapłacić. Jedną trzecią mniej, co się z dużą, i to wtedy wiesz, wchodzi na to, że aha, czyli mogłeś to zrobić za tyle, to czemu chciałeś zrobić za tyle? Ty mm -hmm. mnie chciałeś oszukać, nie? Naciągnąć mnie. To wtedy jakby moja komunikacja, jeżeli do takiej sytuacji dochodzi, a naprawdę jest coś turbo fajnego, um, albo takiego, że nagle świeci mi lampka w głowie, ale bym to fajnie ujął, może z takiej strony, może z takiej. To wtedy mówię, dobra, ok, zgadzam się, ale e, robimy to tak, że taka jest moja wizja, nie czepiasz się. Tak, głaszczesz, akceptujesz, pobierz, zaakceptuj. I jeżeli klient się na to zgodzi, to wtedy ja mam ten okej, okay, to będzie fajnie. I to jest ten moment, kiedy rzeczywiście przed sesją pytam, jak wyjdzie, będzie zadowolony, to chcę mieć to w portfolio, nie? w sensie mm -hmm. chcę się pochwalić, tak. że zrobiłem to dla was i, i wtedy mogę zrobić to za mniejszą ilość pieniędzy. Albo jeżeli coś jest właśnie takie, że klient Mam, mam jest kilka zdjęć takich, ale mam klienta, z, 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 który prowadzi studia detailingu samochodowego i mam klienta, który jest salonem samochodowym. Od czasu do czasu robimy coś dla jakichś takich nowych samochodów, tam staje auto na weekend albo jakiś dłuższy czas coś tam fotografuje. I to się trzyma w jakichś takich ryzach, nie? w sensie ja robię te zdjęcia, robię w fajnym miejscu, robię tak jak mi się podoba. Natomiast nie mogę zrobić zbyt pojechanych rzeczy. Mam klienta ze studia detailingowego, gdzie on tam podrzuca pomysł. A słuchaj, mam takie auto, a co moglibyśmy zrobić? Ja w tym mówię: Dobra, Tomek, to ja to zrobię, ale ty nie wiesz, co ja zrobię i będzie ci się podobać, ok? I on spoko. W sensie jakby tam nie było sytuacji, w której bo już tam gdzieś wypracowaliśmy taką metodę, że on mi ufa i to jakby robię tak po swojemu i tam się wyżyłam fotograficznie. Czy na tym zarabiam dużo? Nie w sensie jak patrząc na nasze wymiany, jakieś tam, bo ja to czasami przychowuję, mu auto, żeby wynieśli mi dzieci z auta, w sensie i to, co tam zostawiły. E, mm, zawsze się śmieję, że jak ja jestem po prostu ich wybitnym testerem nowych pracowników. E, bo jak e, za każdym razem, jak odbieram samochód i tam ktoś mi podaje kluczyk, to taki właśnie, wiesz, czasami to jest jakiś świeży pracownik, i tak mi. Następnym razem trochę dłużej, nie? E, więc ja się do niego poświęcam, bo wymyślam coś kreatywnego i on ma z tego fajny. Mm, fajną, taki, taki, taki viral marketingowy czasami przez to pójdzie i tam rzeczywiście mogę robić zdjęcia, które mi się bardzo podobają, bo mam jakby w jakiś sposób coś tam ciekawego się u mnie pojawia, tu jeszcze jest kilka, kilka z, z, z nich, gdzieś jest pokazanych, a z drugiej strony na przykład w takiej prostej fotografii biznesowej, która ja mam jakiś tam styl powiedzmy na stronie tych zdjęć takich typowo jednolite tło i tak dalej, to tego mam Określony styl, ale czasami przychodzi do mnie klient na sesję indywidualną. Ja nie robię ich często. Muszę klienci się rozbijają o cenę, bo mi się nie opłaca, jakby robić tych sesji indywidualnych. Ale jak ktoś mnie zainteresuje w jakiś tam sposób, albo powiedzmy, nie odstraszy go ta pierwsza propozycja cenowa, to wtedy ja mogę to pociągnąć. OK, to jakby zrobimy coś innego, nie? Jakby w, inny, w inny sposób. Na przykład w wypadku samochodów było tak, że Tomek miał niebieskie. Porsche na, na, mm -hmm. na, 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 na zdjęciach, e, a ją ja wyty. To była sesja przed Wielkanocą. nocą a, a jakby bawmy się w plakatówki, nie w sensie zacząłem świecić innym kolorem. Mm -hmm. e, tam żółtym lampą po prostu wiesz na ciągłym świetle. No mm -hmm. i powstała z tego taka pisanka. Mm -hmm. Tak. jakby w sensie, z kilka zdjęć, set se, se chyba tam czterech czy pięciu zdjęć, i to był powstał post Tam wszystkiego najlepszego na święta, wiesz. Tam zajączki, nie zajączki. E, i tak naprawdę nie wiesz, w jakim kolorze był ten samochód na początku, tak? Tak. tak. Mieliśmy temat taki, że. Słuchaj, mam takie, to chyba bardzo, na przykład tu jest Audi. Mhm. Ehm, Właśnie to jest ostro pojechane, nie? Już tak. przez to malowanie światłem. Tak, dokładnie. I tu było tak, że mieliśmy, wiesz, to Audi jest w takim klasycznym szarym kolorze, mhm. e, który się kojarzy z trochę sportowymi samochodami ale on jest taki zwyczajny. I stwierdziliśmy, dobra, e, to była sesja, która potem jeszcze jest zmodyfikowana, bo jest trochę mniej światła dorzucone, którą wrzucaliśmy jako Halloween. Mhm. Wiesz, Audi R czerwony kolor, więc pojechaliśmy czerwonym kolorem. Też staram się zawsze robić takie sety jako takie wyzwanie dla siebie, czyli to zdjęcie jest setem z tym zdjęciem, więc tutaj też żelowałem troszkę na czerwono, żeby mm -hmm. to dobrze wyglądało. Tutaj przy, przy innych zdjęciach tego samochodu jest tak, że też rozstawialiśmy takie, w sensie kładliśmy lampy ledowe gdzieś na, na, na ziemi w kilku miejscach, potem ja sobie to łączyłem w Photoshopie, żeby wiesz, wyglądały jak takie trochę tak. race. nie? Mm -hmm. Więc to była rzecz, która jakby przyszedł do mnie salon Audi, no to myślę, że oni by nie potrzebowali takiego zdjęcia, mm -hmm. tylko raczej czegoś, z czym się utożsami. Jasne, to jest sportowy samochód, tak, ale czegoś, z czym się utożsami klient bardziej biznesowy i potrzebowałby zdjęcie w fajnym miejscu tego samochodu. Ewentualnie ja też lubię tak robić, żeby to miejsce było w miarę to źle zabrzmi, ale nie polskie, w sensie, żeby się mógł u, u tego auta w jednym miejscu umiejscowić, nie? Mhm. I nie wiem, gdzie tu jest chyba, jeżeli jest, ale było zdjęcie też zwykłego Sata Leona, mhm. a, które było zrobione na parkingu, ale chyba go w końcu nie, nie, nie przygotowałem, a nie, jest tutaj. Wiesz, to jest po prostu, to jest mhm. zdjęcie typu, ono mogło być zrobione gdziekolwiek, czy to jest Barcelona, która jest po prostu mekką sesji reklamowych samochodów w, w Europie, mhm. To mogło być zrobione gdziekolwiek, więc takie kadry lubię i to trafiło do... do, do bo jestem w ogóle w salonie wydrukowane w jakimś większym formacie. E, po prostu jest takim zdjęciem trochę zahaczającym o CGI, bo to mógł komputer zrobić, mm -hmm. e, ale na tym mi zależało, e, żeby, żeby tak to wyglądało. A z drugiej strony mamy powiedzmy zdjęcia typu biznesowe i możemy zrobić proste zdjęcie biznesowe gdzie mamy moją przyjaciółkę też czasów licealnych, bo potrzeba zdjęcia do CV i akurat nie ma problemu z pokazywaniem jej. Mm -hmm. Więc mamy tu Idę, która jest sfotografowana w plenerze przy tam takim wrocławskim biurowcu. Jako sesja indywidualna jej, bo do, do, do jej tam potrzeb. Teraz się mogę chwalić, że wiesz, jakby. Dostała dzięki mnie pewnie częściowo tam w promilu robotę i pracuje w Curichu. Mm. Z, z, z Polski wyjechał z, z, swoim, swoim partnerem. A tu mamy zdjęcie Dawida, który się do mnie zgłosił, że on potrzebuje zdjęcie biznesowe i w sumie tak, no zdjęcie biznesowe, koniec, nie? Ja tak dopytuję, dopytuję. I jakby na to było też, to było też, z Dawidem było tyle ciekawie, że on się do mnie odezwał z półtora roku temu. W momencie, kiedy ja realizowałem zdjęcie, o których zaraz powiemy, czyli ten temat, mhm. i byłem tak zajechany robotą, że yy, mówię, dobra, y, okej, okay, spoko, taka jest stawka, podałem mu kwotę, nie odstraszyło go to, ale potem między realizacją jednego tematu i drugiego tematu dla UPC, który jest tam, yy, mówię, dobra, a powiedz mi, ale po co ci jest to zdjęcie, nie? Sam, panie Dawidzie, zanim jeszcze przyszliśmy na ty. Mhm. Ono jest mi po to, że ja w sumie teraz, jeżeli dobrze pamiętam, w jakimś instytucie, instytucie na uniwersytecie mamy tam taką swoją kadrę ekspercką, coś tam, coś tam i potrzebują zdjęcia. Mówię, ale jakie jest to zdjęcie, nie? No, oni mają takiej, Wysyłam mi, wiesz, jakby no, zdjęcia, takie profesorów starszych, tam, ten... A ja mówię, ale to ma być takie jak tamto, czy możemy to zrobić tak, że się nie będę wstydził. E... I on mówi, no tak. Ja mówię, no tak, ale czym się w ogóle zajmujesz? No i że on jest takby ekspertem od geopolityki. To był marzec, luty, zaraz po wybuchu wojny. Więc on ale to jakby są takie twoje tematy. On mówi, no, że ma mnóstwo roboty teraz, nie? Ja mówię, mm -hmm. okej, okay, to nie możemy ci zrobić takiego portretu, wiesz, jakby tutaj, jakby Gajerek, bank, prawnik, coś tam, nie? I, a w sumie to zrobiliśmy w końcu takie zdjęcie, gdzie on ma, żeby... To starszyzna uniwersytecka nie była przerażona, no to zrobiliśmy jakiś portret biznesowy taki, wiesz, patrzy w obiektyw, niebieska koszula, okulary, coś tam, ale też w klimacie takim industrialnym. To jest taki ciekawy spod we Wrocławiu, który jest często wykorzystywany do różnego rodzaju zdjęć. No i mówię, dobra, to ja bym chciał, żeby to, skoro to ma być taki męski, fajny portret eksperta, pewnego siebie, bo on mówi, że on ma ten problem, że on ma już mnóstwo publikacji, ale z drugiej strony to nie jest tak, że jest jakimś guru i czasami ludzie myślą, że to jest jakiś, wiesz, tam knypek, nie, a to już jest jakby całkiem ogarnięty gościu w, w swojej mm -hmm. ścieżce biznesowej. I mówię, dobra, to potrzebujemy takiego fajnego, ostrego światła, wiesz, pewna postawa, więc jakby specjalnie to w ogóle był, było strasznie zimno, to był jakiś luty, marzec ale na szczęście słonko się trafiło i taki klimat, typu nie patrzysz w obiektyw, w sensie patrzysz tam, jakby analizujesz coś i tak dalej. Więc to jest coś, czego bym nie zrobił dla swojego klienta biznesowego w korpo, bo by to nie przeszło. Nie? Tak. A mogłem się jakoś wyżyć. To nie jest wybitne zdjęcie, wiesz i w ogóle, ale na tym na tej bazie, którą mam i tego, co robię. To sobie robię takie małe tweaki, że a to tutaj, okay, to spróbuję zrobić coś ciekawszego co jakiś czas. I na przykład zdjęciem, które w ten sposób podobnie działa, jeszcze kończąc, kończąc myśl, bo zagaiłem o UPC, było to, że przez agencję z Warszawy dostałem takie zapytanie o zrobienie zdjęcia salonu UPC. To był. Tam się strasznie długo to przesunęło, bo miało być to robione w teorii w lato. Mhm. A z różnych powodów, ja myślałem, że po prostu wysłałem wycenę i jednak komuś się nie spodobała i jakby temat umarł. A było strasznie dużo czasu poświęcone z mojej strony na to, żeby to wycenić, bo to był salon UPC, ale każdy w Polsce. Jest ich 61. I ty miałeś jest. każdy sam sfotografować? No. Yy... Jak, Jezus, jak to ogarnować? No właśnie wiesz, jakby w ogóle, jak to. Bo klient wyszedł z takim zapytaniem, nie, że potrzebujemy to zrobić, tylko potrzebujemy to zrobić, czy to jest możliwe? Yy -y. No, a potem, jak już się odpowietrzyłem, to, to zacząłem już rozważać, jak czy, czy jesteśmy w stanie to ugrać, jakie są warunki, co jest konieczne, co jest dla klienta ważne. Ważne było to, i dlatego mówię, że to lato miało być, a wyszedł listopad, grudzień, styczeń luty. To miało być zdjęcia dzienne. Na szczęście część tych salonów jest w centrach handlowych, więc tam nie ma dnia, mhm. więc jakby to by trochę ratowało temat. No ale trzeba było pojeździć trochę po polsce. Ja stworzyłem no, tak pobieżnie jakąś mapkę, taką trasę, którą mógłbym zrobić. Te punkty tam umieściłem na mapie. Jakieś noclegi, nie noclegi. Oczywiście nie robiąc z tego w jednym ciągu, tylko w pięciu chyba przejazdach. I wtedy odezwał się do mnie Dawid, nie? więc jakby był troszkę mm -hmm. na niższym levelu ogarniania, tak. bo ja byłem w połowie tej sesji. nie um, Więc odezwał się do mnie. Do... aha no i zrobiliśmy tak, że to jest na tyle duże zlecenie, że też ciężko, wiesz, podejść do tego w ten sposób, że e, ok, zrobię, nie? Tylko ja mówię, dobra, ale na 100% ja robię zdjęcia próbne tego salonu. Mm -hmm. e, czyli w sensie salonu takiego dużego, oni są salony i punkty sprzedaży, nie? Salonu, jaki punkty sprzedaży, czy takie małe, albo wyspy, albo jakiś taki mniejszy, tak. mniejszy punktik. E, i jak sobie zaakceptujecie to, no to wtedy możemy działać. Dla mnie też było ważne to, czy fotografujemy to z ludźmi, nie z ludźmi, nie, nie chcieli z ludźmi, więc to było spoko. Docelowym miejscem na te zdjęcia to były, wiesz, jakby Google Mapsy, żeby ludzie też wiedzieli, czy zdjęcia, które salonów, które były gdzieś tam na zewnątrz, musiały mieć zdjęcia z zewnątrz też. W takim mm -hmm. kontekście, żeby też umiejscowić to tak. miejsce. Nie? Bo jakby to z, z perspektywy mojej to też jest czasami strasznie trudne, że dostajesz adres, ten adres też czasami się głupio pokazuje, i, ale jak zobaczysz zdjęcie w kontekście tego miejsca, mówię, a bo tam jest obok coś tam, co znam, to to będzie gdzieś tam, nie? Mm -hmm. bo że ten salon jest nowy, a tam wcześniej było co innego. Więc po sesji próbnej, jakby czy w sensie, na przykład była akceptacja tej wyceny, tylko klient się zgłosił nią właśnie wiesz, jakby. No, miało być w lato, ale w sumie jest końcówka października damy z radę zrobić do końca roku. E, czyli w sumie licząc święta, jeszcze odchodzić ci kolejne dwa tygodnie. Um, no i jakby, no dało się, nie, w sensie zrobiliśmy to. Część, te, część przeszła na nowy rok. Z jednej strony, że salony były, część salonów była w jakiejś tam modernizacji, nie modernizacji, więc jak nie były gotowe, albo miały dopiero planowaną tą modernizację, więc bez sensu było ten stary salon fotografować. I też ustaliłem z klientką, bo potem już miałem bezpośredni kontakt, bo to właśnie, tego właśnie nie lubię w kontaktach z agencjami, bo czasami jest tak, że agencja ci przedstawia jakąś wizję, ty się dopytujesz o szczegóły i dostajesz content dla klienta. W sensie dostajesz to, co powinien widzieć ostatni klient mm -hmm. i wartości, które przekazuje dane zdjęcie, czy dana kampania, a ty potrzebujesz tego mięsa, nie? Jakby w mm -hmm. sensie, ty nie jesteś od, od, od tego, żeby spijać ten miód, który tam powstał dla, dla samego klienta na końcu, tylko jesteś od tego mięsa, żeby ci powiedzieć, okej, to ma być tak, słuchaj, ostre światło, coś tam, coś tam. Jasne, zawsze możesz coś z tego wyczytać. Ale no czasami jest tak trudno, że w sumie robić to trochę głuchy telefon, nie? Bo co innego agencja, która też tą wizję wyprodukowała i przedstawiła klientowi, a co innego klient, tak? Jakby fajnie zawsze mieć kontakt bezpośredni z klientem, co czasami w wypadku takich agencyjnych tematów jest trudne, bo mam wrażenie, że troszkę się boją, że ty się z nimi dogadasz. Ja da się to sobie zabezpieczyć jakimiś umowami. No ale miałem też takie sytuacje, kiedy klient nie chciał mi czyli agencja nie chciała mi przedstawiać Kontaktu do klienta, tylko wszystko koordynowała po swojej stronie. Jednocześnie za każdym razem mówiła: ojej, nie, oni takiego budżetu nie mają, obcinała ten budżet. A po kilku latach, jak firma XYZ się do mnie zgłosiła, nawet nie wiedziała, że ja robiłem zdjęcia, ale mówię, tak, podobny styl, czy pan może robić zdjęcia nam kiedyś coś tam, bo my już z tą agencją nie współpracujemy, bo tam się pożarliśmy. To się okazywało, że na przykład. Jedna agencja robiła tak, że mówiła klientowi: O nie, no, za tyle to nie zrobimy, musicie dać nam większy budżet. Mówiła: O nie, za tyle to nie zrobią, musisz wziąć mi pieniędzy, nie? Mhm. Czyli wiesz, z dwóch stron jeszcze brała tak. sobie swoją prowizję, więc jakby to mnie jakby bardzo źle nastawiło do takich agencyjnych tematów, szczególnie, że wtedy byłem młodszy i można było mną orać pole. A tutaj na szczęście było tak, że kontakt był z klientem bardzo fajny, agencja jakby koordynowała wszystko, a po stronie agencji też było turbo to, że wszystkie awizacje w centrach handlowych, bo nie można tam wyjść z aparatem, rozstawić z statywem fotografować, były ogarnięte. Jasne, zawsze się jakiś szeryf znalazł. W Warszawie takiego jednego pamiętam. To, to po prostu stał i czekał wiesz, z krótkofalówką, masz dostanie po prostu, wiesz, od prezydenta centrum handlowego zgodę. Natomiast to było wszystko fajne, bo jakby ta część ogarniania miejscówek pod kątem takim, że godzinowo są przygotowani, to było po stronie agencji, ale ja miałem bezpośredni kontakt z klientem, który po sesji biznes tej próbnej dostał zdjęcia, powiedział super, to jest to, co nam chodzi, ale z jednej strony tam tych zdjęć, które miały, no ja zrobiłem więcej, żeby po prostu mieć wybór. Per salon to było tam od trzech do 6 zdjęć. Ja mówię, dobra, to zróbmy to w ten sposób, żeby ułatwić ci życie i sobie też, jakie ja będę ci wysyłał te zdjęcia będę wrzucał sobie na Google Drive surowe do wyboru, to ja będę dopisywał coś do tych plików, tych, które ja bym wybrał. Mhm. I w 90% zostały te wybrane, które ja wybrałem. Czyli klient od razu wiedział, ok, to według fotografa jest najlepsze. Ok, zgadzam się, nie jest tak, że coś tam mi przeszkadza. Ja też wiedziałem, że selekcja mi odejdzie, a nie, że wysyłam wszystko. Dostaję wiesz, 30 zdjęć na salon, 3, ja muszę wyklikać te 3 i to jakby wydłuża ten proces. I też zrobiliśmy, żeby to przyspieszyć, taki turbo manual. To ma być przygotowane. Oczywiście nie znałem, znaczy w sensie znałem, ale jakby nie wiedziałem, czy wszystko jest ok, zgodnie ze standardami, bo wiesz, każdy salon ma jakieś tam swoje, że każda firma ma w salonach jakieś standardy. Tu musi stać to, tu musi stać tamto, tu musi być to. Więc było część rzeczy po ich stronie, które miały być. Część rzeczy ja mówiłem, że dobra, przyjeżdżam, trwa to tyle, nie ma być klientów. Jak coś to ich przepraszamy, czy coś to Jasne, nie zawsze się dało. Nie wiem, jakby część rzeczy się przedłużała. Ale było to przygotowane w ten sposób, że rzeczywiście, no, może w pięciu wypadkach w ogóle nie wiedzieć, co się dzieje, w sensie, a kim pan jest, nie? W sensie, mm -hmm. jakby ktoś tam, bo to jest tak, że wiesz, centrala do regionalnego, regionalny, coś tam, zanim jakby zrobił z tego taki łańcuszek. Podzieliłem to na kilka, kilka etapów, tak jak mówiłem, na, na, na pięć. Zrobiłem z 4500 km po 5 po Polsce. E, na szczęście to nie jest cała Polska, bo oni tam częściowo jakichś regionów nie mają, nie? E, no ale tam, bierz, Szczecin, Gdańsk, tam Warszawa, Lublin, Rzeszów, coś tam jeszcze pośrodku środku Polski, tam parę mhm. rzeczy. E, więc to było fajne, fajne zlecenie pod, tym, pod takim kątem, że nie wiem, czy to, wiesz, karma do mnie wraca, czy co, ale to nie są trudne zdjęcia, nie? W sensie w pewnym momencie to nie są trudne zdjęcia. Jasne, jak tam umiesz sam... się zrobić, to tak. No być może, nie? Że, wiesz, jakby klątwa wiedzy, tak? Że trzeba było trochę popanować nad światłem, bo wiesz, kilka źródeł światła i trzeba było to niejako wygładzić. Mhm. Natomiast sama fotografia, jak już wiedziałeś, co jest, co jest, co jest, co jest jakby oczekiwane przez klienta. To już nie było trudne i to też był taki śmieszny proces, że tam mówiłem, żonie, że kurczę się dziwnie czuję z tymi zdjęciami. Jakby nie powinienem ich robić. Nie w zasadzie sensie tam, która jest sesja. A ja czemu? No bo to jest takie proste, nie? Mhm. Ja powinienem się tak, wiesz, zmęczyć. Jakby tak. po prostu wychodzić z tych salonów, jakby rejon, z policzkiem o wiesz, o podłogę. A ja po prostu sobie jadę, Przesłuchałem nie wiem, ile książek w samochodzie. To był jeszcze ten czas, kiedy to było w sumie pandemia, taki drugi etap, mm -hmm. więc, więc wiesz, tam się mało działo w tych salonach, generalnie było pusto. Jedno, co się zaczynało, to kończy, jak kończyłem, to, to się z, zaczynało zamieszanie na wschodzie, e, więc tam się dużo działo, jeżeli chodzi o... To były te akcje z tonami benzyny, nie? więc jak po prostu jechałem na trasę w stronę Lublina, to jakby było coraz lepiej. E, w Rzeszowie też byłem, już bardzo blisko, tam jesionka i w ogóle, e, więc rzeczywiście tam było czuć takie napięcie. I też widziałem to. A i to było śmieszne, mówię: Kurczę, pojeżdżę po tej Polsce, poglądam sobie: bo wiesz, miejscu w którym miasto w ogóle nikt nie byłem nigdy. Szczególnie taka ściana od Warszawy do Lublina, Rzeszowa. No, to było tak, że jak miałem jeden taki trip, tam chyba pięciodniowy, to słońce nie widziałem i byłam mgła przez pięć dni, więc mhm. ja Polskę poglądałem. Super trip. Super trip. Więc to jest powiedzmy coś, co było takim fajnym zleceniem, łącząc tamtym, a jeszcze okay. wracając do tego, że próbuję zrobić coś kreatywnego. Na przykład był taki temat. Zgłosił się do mnie klient, który wyprodukował te wóz jakiś dziecki. Słuchaj, pewnie korzystałeś wielokrotnie. Ja Oczywiście. Się, ja się dowiedziałem, jakby przed sesją o no, co, co zgrane. To jest akcesorium dla, dla osób, które jeżdżą konno i tutaj mogą cały swój przybytek, wiesz, właśnie siodło, jakieś tam inne dziwne rzeczy, których nazyw nie pamiętam, em, zabierać ze sobą mogą sobie siąść, żeby sobie zmienić buty, coś tam, coś tam. I to jest składane, w ogóle to jest innowacja, mm -hmm. mm, bo, bo nie ma czegoś w takiej formie a, tak, tak, tak dobrze zrobionego, tak przemyślanego. Więc robiliśmy te zdjęcia i to tam niejako zostało. I w sumie też chyba dzięki temu dostałem to zlecenie, więc to nie jest tak, że jakby ja to, ale to na przykład był ten etap, kiedy stwierdziłem, dobra, jak wyślę jakąś wycenę, ona nie wejdzie, to jestem w stanie troszkę zejść z bo to jest ciekawy temat. Um, bo oni chcieli normalne zdjęcia takie pakszotowe tego typu, ale też chcieli zdjęcia, bo strona była trochę ciemna, taki klimat itd. i tak dalej. Dobra, to spoko. Jakby już takie rzeczy robiłem, bo jakby maluję samochody po, ciem, po ciemku, więc jest to taki klimat. Robiłem też jakąś produktówkę, taką właśnie błyskaną, bardziej kiedyś takiego elektrycznego skutera, który był w Polsce produkowany, trafiał na rynek amerykański. I tam taki prototyp fotografowałem właśnie w takim klimacie. Techniczna podłoga w hali, takie UFO światło z góry. Ten skuter też był taki na druku 3D, dość mocno oparty, więc tam jeszcze było trochę jakiś takich surowych elementów. No i oni właśnie wyszli, bo to chyba to zobaczyli na, na, u mnie na stronie z tą propozycją, czy, czy możemy coś takiego zrobić. No i oprócz takich zdjęć typowych, no to robiliśmy zdjęcia takie Moody. Mhm. No, i tutaj już było dużo zabawy, bo wiesz, to jest jakby czarne na czarnym. Tak. Z, z jednej strony jest też czarny, czarny, yy, czarne siodło prawie, że. E, no, ale właśnie chciał, miało być tak, że to tylko tak troszeczkę mm -hmm. yy, maźnięte. E, I ty, tego typu zdjęć było kilka, i to było dla mnie o tyle yy, też fajne, że to zlecenie dostałem, e, bo jak wrzuciłem relację, że robię tam zdjęcia z Wopolu, to zwrócił się do mnie taki fotograf z Wrocławia który jest no, kosmitą produktowym, nie? w sensie jak ja widzę, jak, jak, jakie mu zdjęcia powstają prosto za aparatu, to jakby nie wiesz, czy on tam ma jakieś oprogramowanie do generowania czegoś graficznie, czy, czy jak to się dzieje, ale naprawdę jest mistrzem i chyle trzeba za każdym razem coś, coś wrzuca, Nie ważne, czy to jest biżuteria, co innego, to naprawdę sztos i dużo z takich tematów przez niego robionych, gdzie... Pozdrawiam ci Piotrek, bo jakby, jakby szatun, Ale dużo z takich tematów widziałem, buduje set po prostu po zdjęcia, a nie jest to, wiesz, Photoshop jakiś tam wymyślony. No i też dostał to zlecenie. Potem się okazało, że cenowo byliśmy podobni, więc mówię, jakim cudem? Ja mówi, że prawdopodobnie dlatego, że miałem zdjęcie tego typu w portfolio, mhm. raz, że był to ten y, motocykl. Nie pamiętam, czy wtedy jeszcze miałem, ale kiedyś robiłem zdjęcie y, takie właśnie dla siebie, nie wiem, czy to, jeszcze to zdjęcie wisiało niedługo na stronie, to właśnie był taki czas, kiedy, dobra, porobię sobie coś ciekawego. Wpadłem na pomysł, fotografowałem. Do PlayStation były takie kontrolery MOVE z takimi kuleczkami mm -hmm. świecącymi. I ja stwierdziłem, dobra, zrobię sobie fajne zdjęcie, wymyśliłem taki pomysł, że właśnie światło z góry na nie, jakoś tam lekko obrócone, żeby cokolwiek się ponieśli ponieślizgało, jeżeli chodzi o światło. One świecące, i one są tam różowo-niebieskie chyba. Co może sobie wybrać jakiś kolor, ja miałem takie, które były różowo-niebieskie, kupiłem plejkę. I umieściłem je tak niejako wiszące, lewitujące tam jakimiś żyłkami w powietrzu, a wokół nich tak pomadziłem jakąś lampką. Wtedy jeszcze nie było, jakby żeli nie żeli, żelić do dostępu do takich światełek ledowych, więc to jest lampką, którą zażelowałem, i pomijałem ją tam na, 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 zdjęciu na, na, na zdjęciu, na tam czerwone i niebiesko. I on tak no naprawdę wyglądało to stosowo. Nie? W sensie jakby, jakby to był jakiś tam wiesz, post na stronie Playki, to myślę, że mógłby się spokojnie przydać, więc być może było to i to, i czyli z jednej strony e, zdjęcie, które zrobiłem, bo tak klient chciał, czyli z tym skuterem, z drugiej strony coś, co zrobiłem dla siebie, a sprzedało to. Nie? Tak. Jakby I teraz też miałem takie zapytanie właśnie związane z tego typu zdjęciami już nie bałem się ich realizować, nie? bo mam to w portfolio, więc troszkę niby jest tak, że ja przez to, że rodzina i tak dalej, nie mam za dużo czasu na Fotografowanie dla siebie, mm -hmm. ewentualnie tam dzieciaki, mogę pofotografować, jak gdzieś wjeżdżałem, wiesz, bardziej streetowa fotografia, gdzie tam się bawiłem czasami i po prostu stwierdzam, dobra, robię tylko w, w i bieli, szczególnie jak miałem pierwsze bez lustro. To się zakochałem w takim patrzeniu bardziej na światło i kontrast niż na, niż na kolory. No to wtedy to jestem w stanie gdzieś tam przemycić, a w takim korze biznesowym nie, nie, nie stać mnie na, na to, żeby po prostu poświęcić kilka dni i wywalić sobie z kalendarza i robić jakieś takie swoje turbo-projekty, ale tam gdzie się da, to staram się to na tyle przemycić, że to daje jakiś tam boost i potem okej, okay, dobra, to to się sprzedało. Nie? Mhm. E, tu jest na przykład zdjęcie Solarisa. Mhm. E, to jest e, z sesji samochodowych chyba najbardziej pojechana, bo powiedzmy, ja jestem takim one man army i realizuję dla Solarisa tematy związane z zdjęciami kalendarzowymi w różnych miastach. E, oni mają taki fajny kalendarz, który wpuszczają co roku. Chyba pierwszy raz... 4 lat temu robiłem na nich kalendarz, albo 5, i jeżdżę sobie po Europie i fotografuję i, i myślę, że też jest taka wartość dodana, wiesz, takich fotografów będących niewielkim domem produkcyjnym, tylko takim jednym gościem, jak jesteś ogarnięty i dowozisz terminowo, jakościowo i nie robisz siebie buraka przed jakby klientem albo przed jeśli agencja cię wyśle i nie, nie, wiesz, jesteś ogarniętym gościem, który potrafi się wysłowić, pogadać z klientem, umieć small talk, no to jak tamte sesje czasami są skomplikowane dla Solarisa, bo jest tak, że wiesz, robisz research miejsca, które. San Sebastian w Hiszpanii, nie? Po Google sobie możesz pojeździć. No i wygląda to tak, ale możesz przyjść na miejsce i tam będzie całkiem co innego. Mhm. Musisz ustalić w których miejscach, bo te autobusy też nie mogą wszędzie wjechać. nie? W sensie raz, że mogą w większość, więcej miejsc przeważnie wjechać ze względu na to, że nie ma ograniczeń wjazdu dla samochodów prywatnych, ale są wielkie i... Nie mogą wjechać, albo zaplanujesz sobie jakieś miejsce, a masz do sfotografowania 18-metrowy autobus, czyli tego planu, który musisz mieć ładnego, masz 40 metrów. Mhm. Um, więc tam jest tak, że rzeczywiście na samym researchu schodzi dużo czasu, na miejscu przyjeżdżasz i robisz. Mój rekord to jest chyba 30 tysięcy kroków dziennie, żeby po prostu przejść się po mieście i zobaczyć, mhm. czy te miejsca, które wybrałem, są OK. I czy rzeczywiście nie ma tam jakiegoś znaku zakazu wjazdu, bo często to jakby. Firma, którą, w której jeździ ten autobus, wie, że tam nie da się a bo to jest doświadczony kierowca. No to tam, powiedzmy, jest dużo takiego wychodzenia. To było tak, że to był pierwszy autobus wodorowy Solarisa, który musiał mieć taką turbo To jest fotografowane na hali u klienta wypełnionej folią przeciwpowodziową. I barierami przeciwpowodziowymi przez strażaków. Taki Wielki mhm. ten. Wylane tam nie wiem, ile litrów wody. A potem basen to, zrobiliście. Tak, zrobiliśmy basen, do którego wjechał autobus. I powiem Ci, chodzenie po śliskiej folii z Atlasem 600 i błyskanie z wiesz jakby kondensatorem, który wywala tam 600 sekund co chwilę. To jest sport ekstremalny, nie? <grym> Ale zdjęcie się turbo, turbo dobrze, dobrze przyjęło, bo po prostu wygląda jak po prostu że to wrócił i tak dalej, nie? To jest ta magia tego, że rzeczywiście trzeba było to zdjęcie zrobić. W wersji takiej, która tutaj jakby jeszcze, jeszcze generalnie jest tak, że za tym autobusem jest, bo to bardziej widać gdzieś na stronie, tylko w sumie teraz nie pamiętam, czy to, 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 to zdjęcie, bo było tak, że były dwie zmiany. Jedna była taka, że była, za nim była delikatna łuna niebieska. Mhm. a cóż do nas w postprodukcji, żeby jakkolwiek to, to, to troszkę odsternić od, to, co tam było. No i taka najważniejsza rzecz, która była też jakby klucz, no to jakby jej tu nie ma, ale to ci potem, po, potem powiem, natomiast to był taki projekt, gdzie rzeczywiście dowiozłeś to, co chciałeś, klient, klient wyszedł z tym, co możemy zrobić fajnego, ja powiedziałem ABCD, on wybrał to, pomysł dopracowaliśmy i rzeczywiście to było takie fajne przez, przeze mnie doprowadzone do, do, do końca i z tego projektu, projektu jestem dumny. Nie mam tych zdjęć, ale potem klientowi też się spodobało to, jak ktoś z kalendarzy powstawał. Tylko teraz nie pamiętam, Jajko czy Kura, co było pierwsze, ale wydaje mi się, że to było pierwsze. Robiliśmy sesję autobusów pod kalendarz, tylko w Poznaniu, bo Solaris jest pod Poznania. I tam fotografowaliśmy w nocy Autobusy w różnych miejscach, też light paintingiem. Ale z racji tego light painting ma to do siebie, nie wiem czy wiesz, że najfajniej się świeci światłem ciągłym. Tak. I, ale żeby świecić światłem ciągłym, nie możesz mieć zastanego, mhm. bo ci to psuje, nie? Tak. W sensie do pewnego bo się momentu. Mieszka. Tak, bo się miesza. Eee, tutaj było ciężko, bo nie mogliśmy wyłączyć tych świateł e, zastanych. Tu były takie dwa spoty które świeciły na środek, więc tu się strasznie namęczyłem ze światłem zastanym, a nie chciałem błyskać, bo było turbo zimno, jakbym błyskał, to bym się zabłyskał na śmierć, a chciałem mieć gdzie nie, gdzie te linie mm -hmm. na, na, na prosiaczkach, e, więc musiałem chodzić, ale dość krótkie odcinki, mocna lampa i tak dalej, więc tam, gdzie się da, to staram się, e, staram się robić to w ten sposób, a, e, a w wypadku błysku też jeszcze powstaje to, że musisz na tyle jakby dużo razy błysnąć, żeby na dole nie miał, żebyś na dole nie miał takiej chłynki, takiego tak, nie, bo to bardzo i to na wielu zdjęciach łatwo, łatwo to wychodzi, że, że ktoś sobie nie poradził, to wtedy właśnie było tak, że wiesz, środek nocy, mi to w nocy jakoś na szczęście czerwcową noc, więc było ciepło, za ilomaś tam autobusami, i wiesz, czasami miałem asystenta, tak? Czyli chodził, ja robiłem zdjęcia i mówiłem, dobra, w lewo, 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 w lewo. Ja sobie błyskałem. No to pomyśl sobie, ile razy musisz błysnąć na jeden autobus, żeby tak. jakkolwiek to wyglądało, nie? I szczególnie mocną lampą, czyli on tam się już 600, bo dwusetka byłaby za słaba, bo potrzebowałem też mieć troszkę domkniętą przesłonę. Um, więc to był taki projekt, który rzeczywiście dowiozłem. Było kupę śmiechu, jak wiesz, tam piątek ktoś wraca, przepraszam. Tam jedzie na. Powalsko? <laughs> Albo wchodzi z autobusu, a mówię, panie, co jest, nie? <laughs> więc to było kupę śmiechu przy okazji tej, tej tamtej, tamtej sesji. Ale powiedzmy, to było coś takiego, co. Jasne, można było to zrobić dużo prościej, ale skoro mogłem to zaproponować i też się pobawić tym, tak. co, co robię, to czemu nie? I tu jest taki śmieszny smaczek, ciekawe, czy zauważysz. O, ten, to światło? Nie, to światło jest zapalone z, z, z tego samochodu. Z nie? tego, tak? No, no, no. W sensie, ni niestety jest minimalnie dokadrowane to zdjęcie przy drugu. teraz widzę, ale widać. Mm -hmm. Spójrz na górę. To jest brama od zajezdni no, Znaczy tak, no to wygląda właśnie jak zajezdnia, no. albo jakiś ten... To były normalnie numery tych bram. I Idealnie się złożyło, że to szło tak, że tu jest 911, ja tylko wymarzałem dziesiątkę. Aha. 4 cztery, mhm. cztery, cztery 911 i bramy akurat się idealnie tak złożyły, że było 911, tak. nie? Żeby było śmieszniej, wiesz, my sobie tutaj kupujemy nowe aparaty i się cieszymy, bo kupiliśmy nowy aparat, te wszystkie auta są jednego właściciela. Fajnie, nie wiem co on robi w życiu, ale ma fajnie, nie? No więc to bez takich sesji motoryzacyjnych, bo tak mi się wydaje, że tak, wiesz, wokół tych tematów motoryzacyjnych, tam kilka z nich pokazałem, mhm. to one są takie, to mnie też trochę jara, z drugiej strony jest na szczęście tak, o czym nie wiedziałem, zanim to był, o, takie super auto, przyjadę się, coś tam, wiesz, próby zdjęcia. Jak zobaczyłem, ile super samochody mają problemów ze sobą, ile mam takich anegdot. Odchciewa weź... się, nie? Tak, dochciewa się, wiesz. Czekaj, czekaj, nie fotografuj tego Astona, bo odpadł nam znaczek start, nie? Daj mm. mi, jest super glue tam, wiesz, i kleimy, nie? Albo o, to Ferrari ma w bagażniku prostownik, bo coś go rozładowuje. Było już 10 razy w serwisie w Berlinie i nie wiedzą, co to, więc zainstalowali kiedyś prostownik, nie? No. E, I tego typu rzeczy. Ale to powiedzmy jest temat motoryzacyjny, a na przykład e, zdjęcia tego typu, to była sesja zrobiona dla podagencji, która potrzebowała mnie sprzedać firmie, no takiej, która się zajmuje generalnym wykonawstwem takich obiektów przemysłowych, bo potrzebowali zrobić katalog, ale nie katalog realizacji taki prosty, mhm. tylko coś takiego troszkę mniej oczywistego. Więc wtedy wybudowali w ten budynek chwilkę wcześniej, w centrum, więc ja starałem się zrobić ciekawsze zdjęcie, wymyślić jakieś fajne kąty. To jest jedno z tych prostszych takich, które otwierało jakby ten set, żeby klientowi przedstawić pomysł, co możemy zrobić z, jakimś, z budynkiem tego typu. Czyli dość długi czas bo mówię o chmurach, tak? Samochody się nam tak. rozmażą tak w trzy sekundy, ale, mm -hmm. ale mówię, mówię o chmurach. I to był set tego typu, że e, potem mieliśmy zdjęcie jakby samego tego kawałka, czyli samego rogu, rogu ściany, który e, był mocno rozmyty, mieliśmy też takie ujęcia, bo to było po deszczu, gdzie staram się szukać jakichś takich pojechanych odbić, albo przyjeżdżał tramwaj i ten budynek jest sfotografowany między pierwszym a drugim wagonem. Mm -hmm. nie? W sensie z tydry, tak, tak, tak. E, e, tylko widać, widać kawałek. E, albo właśnie są odbicia wody, która leżała na takich e, barierkach oddzielających chodnik od, 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 od torów tramwajowych, gdzie tam się wiesz, odbija mnóstwo rzeczy. No i rzeczywiście było tak, że ja to sobie fotografowałem. Przygotowałem, tak jak mi się wydaje, z takich ciekawszych tematów dla takiego dość prostego w bryle budynku, bo klient też miejsca przygrywał, jak wiesz, hale, magazyny, coś tam, duże centra logistyczne. Spodobało mi się to rozmazanie, spodobało mi się to i potem na przykład podczas tamtej sesji, jak fotografowałem. Fotografowałem dość szeroki budynek, na przykład z pod drzew. Bo, bo na rogu tego placu było jakieś drzewo, no to tam trzęsłem gałęzi z nimi, żeby się gałęzie poruszyły chociaż, nie? Żeby było nawiązanie, nawiązanie do tego, no ale to była taka rzecz, którą. Ja sobie zrobiłem tak, jak chciałem, czy zrobiłem to dla siebie? No, żeby też nie było tak, że pustu, wiesz, tak. bo często jest tak w tych wszystkich wywiadach, że a czy masz jakiś projekt, który realizujesz tak. dla siebie, nie? Jakby w sensie mm -hmm. pytasz fotografie, tylko tak mam robię tamto. Nie? Jakby no, z racji tego, że nie mam czasu tak, żeby zrobić go, od a do Z po swojemu, to staram się w tą swoją branżę reklamową wcisnąć tego typu tematy, albo zaproponować taką ścieżkę klientowi, żeby zrobić coś, co jeszcze nie robiłem, albo chciałbym zrobić, bo wygląda fajnie, i zawsze chciałem, wiesz tam jakby pobawić się w tą, w tą, w tą stronę w, danych, w danym rewize. A czy fajnie to mieszasz, jeszcze, wiesz co, bo muszę dopytać cię. rzecz, bo powiedziałeś taką ciekawą, e, e, ciekawe zdanie, że agencja potrzebowała ciebie wypuścić do tego zlecenia, tak? I ty no. po co zrobiłeś to zdjęcie, żeby móc... No, tam kilka zdjęć z, 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 tego, z tego obiektu, no. Czyli e, ty należysz do jakiejś agencji? Nie, to, jak jest to jest tak, że... To, to jest tak, bo wiesz, agencja, która jest jakby takim trochę domem produkcyjnym, um, nie należy... Wiesz, mam działalność i raczej działam niezależnie jako freelancer. Mhm. Ale jest kilka firm. Dokładnie o to, o której mówimy, to, to, to jest jedna firma, z którą realizuje też tematy dla innego klienta. Ona stwierdziła, mamy ciebie, potrafimy ci zaufać, wiemy, że po prostu pojedziesz tam, do, bo to był Kraków, Toruń i Łódź chyba. Pojedziesz tam, dowiedziesz to, co chcemy, z wizją się zgadzamy, wiemy, siebie rozumiemy, no ale klient cię nie zna. Mhm. I my potrzebujemy powiedzieć, słuchaj. Masz fajne portfolio, ale to nie do końca jest to, co on chce potem mieć. Więc musi mieć podkładkę, tak. że ja zrobię w takim klimacie, w jakim on potrzebuje. Mhm. I agencja powiedziała, dobra, słuchaj, masz coś takiego? Może nie masz portfolio i nie w życiu aż tak, to nie. Kiedy go potrzebujecie, nie? Tam za, za... No wiesz, dużo czasu jest za, na pojutrze, nie? E, więc tam miałem jakieś tam 3-4 dni na zrobienie tego. E, jak e, wymyśliłem sobie obiekt, który chcę sfotografować e, i oni tymi zdjęciami powiedzieli, słuchaj, mamy takiego gościa, on robi coś takiego, tutaj zrobił w takim klimacie, w jakim byście chcieli. Czy to jest zbieżne? Nie? Mhm, tak. Oczywiście wiedzieliśmy, że nikt mnie nie wpuści na centrum logistyczne, żebym wpłynął na centrum logistyczne, ale to, co było dostępne, mogliśmy jak najszybciej tak. ogarnąć. Więc w ten sposób to, to, to działa, bo i z nimi często jest tak, że raz, że jeżeli wiedzą, że dowiodzę i potrafią to wytłumaczyć klientowi, no to to robią i jakby nie ma zbytniej dyskusji. A czasami jest tak, że Muszą klienta, klient potrzebuje zobaczyć to na żywo, nie? I tak. dopiero wtedy jest w stanie to klepnąć. Więc to była taka, te, te, tego typu sytuacja. Więc po prostu robiłem to pod agencją. Nie zdarza się to często, raczej bardzo rzadko, bo przeważnie trafiają do ciebie takie tematy, które masz w portfolio, tak? Więc taka, jak nie lubię, powiedzmy, tej zasady zbytnio fake it till you make it, że masz kogoś oszukiwać, nie? Ale jeżeli chcesz coś robić i już. Albo zrobiłeś taką, to, co chcesz robić, no to chwal się tym. A jeżeli tego nie zrobiłeś, to zrób to dla siebie mhm. i potem wrzuć to do portfolio i mówię, No, tak robię, nie? Robiłem tu, tam, Dokładnie. tam, nie? Jakby w ileś miejscach. Tak samo było, tak jak już się zmęczyłem zdjęciami takimi biznesowymi na szarym tle, to mówię: Nie, dobra, ja muszę coś jakby tak bardziej kontrastowo, wiesz, pojechać. I wtedy z wizerzystką poprosiliśmy, ona jakby ogarnęła osobę, która się będzie nadawała, czyli była takim naszym trochę klientem docelowym w odpowiednim wieku, bo też ja miałem dużo zdjęć młodych osób, które bez problemu zgadzały się na publikacje, ale to one nie są klientami. I moim zdaniem, z punktu widzenia klienta, jak ty pokazujesz osoby tam 40-50-60 plus na zdjęciach biznesowych, no to wszystkich pięknych i młodych też fotografujesz, nie? Mhm. I to jest taki moment, to jest taki w sensie troszkę więcej się zawsze z jednej strony boję prosić o tą zgodę, bo wiem, że może być problem, bo to przynajmniej jest wyższy szczebel, coś tam i kupę papierkologii, ale z drugiej strony też sprzedaję. I na przykład w wypadku tych zdjęć, o których mówię, no to poprosiliśmy naszego, czyli znaczy jej znajomego, też, naszego wspólnego znajomego, Jacka, żeby. Zrobiliśmy mu zdjęcia, widzieliśmy fajne foty, yy, czyli takie TFP trochę, tylko jakby my go to wykorzystaliśmy komercyjnie, on pewnie też gdzieś tam w jakimś swoim biznesowym życiu to wykorzystał. Yy, a nie go wystylizowała yy, i zrobiliśmy zdjęcia na ciemnym tle, więc dość ciemne światło, yy, takie w Twoim klimacie trochę, ale dużo bardziej Moody, bo jakby tło też było grafitowe, prawie tam wchodzące w czerń. Yy. No, i potem to mi też sprzedało, nie, w sensie, jakby, mhm. my jesteśmy niby prawnikami, ale nie chcemy takiej takie sztampy na, na białym tle, tylko chcemy coś ciekawszego. I pan miał tam takie zdjęcie, to może byśmy mogli tak zrobić, nie? więc jakby to też było fajne, że, że w ten sposób to, to zażarło. I potem realizowałem. Znaczy teraz mamy kilka takich tematów realizowałem, gdzie rzeczywiście klient chciał ciemne tło. Mm -hmm. Bardzo fajnie masz to poukładane, powiem Ci, że imponuje mi to, jak opowiadasz o tym, bo bardzo fajnie to, mm, znaczy pokazuje to takie spojrzenie bardzo profesjonalne. Mm -hmm. y I w związku właśnie z tą profesjonalnością i z tym, y jakie zdjęcia robisz, zastanawiamy też twój marketing. Mm -hmm. Bo na przykład oglądając y twój profil na Instagramie, y to są zdjęcia, które się w ogóle nie klikają pod względem lajków. No nie? No, nie ma się co okomywać, jednak cycki zawsze są bardziej tak klikalne. Natomiast... Nie godzą się. Żaden menadżer by się nie zgodził na cycki. Nie prówaj. <laughs> Ale no t... Panie, no będę lajki będą. Nie, nie chcę. Ale patrząc na mm, stronę internetową, to jak się właśnie wchodzi, patrzy, to to jest na tyle profesjonalne, że gdybym nie był właśnie klientem, który, który potrzebuje tego typu zdjęcia, mm. to biorę w ciemno. I teraz pytanie y, o Twój marketing. Mm. Y, na czym zależy Ci, jeśli chodzi o Instagram? Y, I na czym ci za... inaczej. Y, Dlaczego rozwijasz swojego Instagrama? Czy, mm. Bo powiedziałeś, że nie masz stamtąd klientów, yy, oraz jakie jeszcze zabiegi marketingowe stosujesz, żeby żeby, to, żeby tylu klientów zdobyć? Mm. Wiadomo, tyle lat działasz, więc na pewno masz już zbudowaną sieć poleceń i markę wyrobioną, ale czy robisz coś jeszcze oprócz mm. tego? Wiesz, to, to jest tak. Ja na początku, jak zaczynałem, to Instagrama nie było i w ogóle, więc jakby kluczem była strona internetowa. Potem łatwość posiadania fanpage'a i konta na Instagramie dla osób, które wchodziły, była oczywista. No, i teraz jest taka edukacja. Jak coś nie jest twoje, to nie jest twoje. Jak ci zniknie konto, ktoś ci zbanuje, no to jesteś głęboko, mhm. tak? Bo, bo nie da się tego w żaden sposób od zbudować, tego co miałeś na fanpage'u, i nagle postawić strony i tam wszystko wy wy wyklikać tak jak, tak, jak, tak jak tam. Więc. Może to jest kwestia mojego, mojego tam mentalu, że zawsze tym kluczem była strona internetowa. Tą, którą mam teraz, ja ją postawiłem w półtora dnia sam, bo to jest Squarespace i polecam, jakby, wiesz, edytor wizualny, czyli tam płacisz abonament roczny za dostęp do. Jakby... Znaczy, jak nie masz domeny, to tam w cenie jest domena, ten mail profesjonalny na Gmailu i kilka innych rzeczy, ale możesz to wyklikać sam sami. Najwięcej czasu zajmujecie zebranie portfolio i ta mm -hmm. edycja taka, którą robiłbyś wszędzie. Więc to jest. Jako taka podstawa. A przepraszam, a pozycjonowanie tam też jest normalnie, możesz pozycjonować stronę? Tak, to w sensie, w sensie kiedyś było tak, jak, jak ja się zastanawiałem, czy jednak idziemy w WordPressa, bo miałem wcześniej stronę na WordPressie, wcześniej tą pierwszą tu miałem taką, wiesz, wypisaną z palca przez kogoś. To było nie, to się nie da, bo to się nie nadaje, to tam WordPress lepszy. I tak ja w pewnym tak wszyscy gadali o tym, w, w, szczególnie w polskim internecie Wordpress jest lepszy, żeby się zastanawiać, że to jest coś nie tak, bo trzy czwarte stron takich amerykańskich siedzi na Squarespace, więc jakby to nie jest możliwe, mhm. że tam się nie da. Tylko jednak branża SEO WordPressowo jakaś tam w Polsce jest turbosilna. Mhm. I jak możesz zrobić to w półtora dnia, a nie płacić kilka tysięcy, że ktoś ci nad tym siedzi niby mhm. e, strasznie długo, bo ja też miałem ze swoją stroną, którą miałem na Wordpressie wcześniej, znaczy inaczej ze stroną silną, którą miałem na WordPressie, ja się strasznie zraziłem do agencji takich marketingowych, nie w sensie takich tfu, agencji internetowych, które robią strony. Mm -hmm. trwało to strasznie długo, nie mogłem się z gościem dogadać, nie rozumiał mnie, ja musiałem tak. pisać z palca wszystko, po prostu co ma być, jak A on i tak to robi inaczej, więc stwierdziłem dobra, jakby zosia samosia, nie, próbuję sam. i można się pozycjonować, ja mam Myślę, że 80% pól, które tam są do SEO, zakładki, wiesz, keywordców i tak dalej, to nie mam wypisanych. Co jest jakby głupie, no bo opierasz się na zdjęciach, które też nie mają. Pewnie teraz silnik już zna wszystko, co tam jest, tak? tak. Ale nie masz tego wypisanego normalnie. I co jakiś czas mi się zdarza, że zadzwoni klient i mówi: A dobra, bo ja potrzebuję tego, tutaj robimy coś tam, a niech mi pan powie, jak pan się tak dobrze wypozycjonował. Nie ruszam. Więc tutaj pod kątem pozycjonowania nie wiem. Raz trafię, raz jest tak, że wiesz, ja nie mam też dużej ilości zapytań. To nie jest tak, że po prostu odpisuję jakieś maili, a jak odpisuję, to przeważnie widać to pod tym, jak mówię, Jezu, jak jestem fotografem, nie chcę odpisywać na tyle maili. Nie? Jakby się żalę nie. Ale jak się trafia, to widzę, że gdzieś jakoś tam, wiesz, trafiłem w jakiś lejek. I mhm. po prostu nagle jest tych zapytań strasznie dużo danego czasu, a potem jest cisza, nie? Ale na szczęście, jakby ten temat polecania jest. Ten tyle wypełnia czas, że nie myślę o tym, co jest głupie. Ale powiedzmy się dzieje. Ja mam tylko swojego bardzo dobrego znajomego, który jest na tym poziomie ogarniania marketingu internetowego, Facebooka, AdWordsów, że tak w okolicach 37 sekundy przestaje rozumieć, co on do mnie mówi. Mhm. i po prostu mówię Tomek, zrób, ja ci zapłacę i mam po prostu ustawioną jakąś kampanię na Google'ach. Nie wiem na co, gdzie, w sensie wydaje, no tam jakieś tam 500-800 złotych miesięcznie, nie bliżej 800 zł miesięcznie i coś się tam dzieje, nie? Mhm. Maciek się dzieje i jakby są jacyś klienci. Nie, nie pytam skąd. No i mam standardowo konto na Facebooku, które leży i kwiczy, bo jakby nie lubię tej platformy, mam, nadzieję, że, mam wrażenie, że wszyscy stamtąd uciekli i czasami coś tam wrzucę wskrzesiłem, znaczy wszystko się zrobiłem, potem to oczywiście słomiany zapał troszkę spadło bloga na stronie i ewentualnie komunikuję tego, że jakiś nowy post jest na blogu, taki, który trochę może będzie takim długim ogonem, Wiem, że ktoś przez przypadek na to trafi i trafi na stronę, mhm. ewentualnie po to, że czasami jest tak, że ja potrzebuję, klient prosi, zadaje jakieś zapytanie, jak mi zależy na nim, to oprócz tego, że odpisuję co i jak, jak będzie wyglądał ten proces, też odpowiednio jakby formatuję maila z takiego ofertowego, w odpowiedniej kolejności to piszę, to podsyłam referencję, nie? I czasami po prostu wyszukuję i wrzucam to na, na Google Drive'a i mu podsyłam referencję dla niego tego, co zrobiłem. Ale bloga to zrobiłem po to właśnie, żeby w razie czego może jakieś tematy, które mam i na, na, na portfolio mam jedno zdjęcie, czy tam dwa, trzy zdjęcia, żeby po prostu wrzucić więcej na, na bloga z szerszym opisem co i jak. Przechodząc do Instagrama, ja teraz zacząłem go troszkę zmieniać, bo było tak, że ja go prowadziłem sam, wiesz, byłem taki pełny zapału. Nieważne co robiłem, zawsze ten poziom lajków był... Tak wysoki jak na zdjęciu bez tycków. E, Więc był absurdalnie niski, szczególnie tak jak mówisz, tam nie ma żadnych klikających rzeczy, bo wcześniej chciałem też rzucać wszystko, co robiłem, czyli produktówkę, która już w ogóle totalnie się nie klikała. Yy, chociaż mi się tak wrzuca to zdjęcie z tym rowerem, to jakoś fajnie zażre. Yy. E, bo, chcę, bo teraz właśnie przyszedłem przez to, że... Yy, yy bo też było skomplikowane do zrobienia, więc tam gdzieś, chyba się wrzucałem też na, na, na bloga, jak Ciebie jechałem, to sobie pisałem, czy wrzucałem p, p, bloga z opisem tego post, tej sesji, to stwierdziłem, nie będę miał tam klientów, nie zbuduję tam społeczności, a jest taki fajny fotograf, teraz pewnie przez mnie, z jakby pomylę wymowę jego nazwiska, oni się z Anglii specjalizuje się w fotografii takiej dość pojechanej, dość takiej mm, czy pojechany. On fotografuje żywność głównie ale ta fotografia jest pojechana pod tym kątem że on dużo szuka jakiś faktur nie faktur takich ciekawych zdjęć albo bardzo powtarzalnych elementów nazywa się Scott Cucino i ma turbo fajny kanał na YouTubie jest z taką biznesową vibe'em taki wywalający wszystkie te prawdy z takich grup internetowych które potrafią właśnie zniszczyć dobrze rozwijającą się karierę gdzie on mówi że słuchaj ty na Instagramie potrzebujesz mieć 15 obserwatorów, ważne, że to być goście z agencji reklamowych, nie? Tak. tych najważniejszych. Czy to twoi klienci. Tak. Nie? A co cię interesuje tam fotograf, który będzie, o Boże, ale aberracja, nie? Kto mu to kupi? <laughs> no tak. No, więc jakby to, 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 to zupełnie nie jest, nie, nie, nie jest po to, żeby m, budować bazę klientów, jak ktoś tam się z, zapląta to spoko, e, dlatego stwierdziłem, dobra, m, Instagram nie lubi, wiesz, lubi jak każde zdjęcie jest inne, ma inny hashtag i tak dalej. Stwierdziłem, dobra, ja chcę, żeby ten Instagram był po to, żeby jak ktoś wejdzie na stronę, zobaczy albo trafi przez Instagrama, albo trafi na stronę, wejdzie potwierdzić moją osobę na Instagramie, a tam ostatni post będzie sprzed 4 lat, to stwierdzi, o, nie żyje. Nie ja w sensie jakby, no i. No i a chcę, tak. żeby tam było coś. Coś Rozumiem. się pojawiało. I stwierdziłem, dobra, mogę mieć dwa lajki, mogę mieć zero lajków. Zacząłem teraz rzucać w ten sposób, że wiesz, jakby dzielę sobie fit, rzucam tam tylko ludzi, wnętrza, albo tam architekturę i samochody. Te trzy rzeczy. Ludzi mam najmniej, bo mam najmniej zgód. I one mają tylko pokazywać to, że ja jestem, coś rzucam nowego ale absolutnie mnie nie obchodzą hasztagi, bo jak ja wrzucam te zdjęcia, czy zacząłem to robić niedawno, to po prostu piszę jedno z sześciu i tak dalej, wklejam to samo, tylko zmieniam dwa z sześciu, e, zmieniam, hasztagi zostają takie same, więc Instagram to wycina i w ogóle. E, natomiast tylko to jest po to, żeby ładnie wyglądało i stwierdzić, o, ok, miał fajny pomysł na Instagrama, e, że ma tam mało lajków, to mnie nie interesuje, ja potrzebuję to zdjęcie, nie? E, w taki sposób zrobione. E, I jakby e, to jest takim... Uwiarygodnienie mojej osoby że istnieje, ale zupełnie mnie to nie interesuje, pomimo że kiedyś mnie interesowało. Jak wiele osób, nie? Jakby to był klient prywatny, to bym zdecydowanie w to cisnął. Nie wiem, czy to się nie zmieni za jakiś czas no bo klienci, osoby decyzyjne w firmach teraz, to są osoby, które mają Instagrama raczej prywatnie, albo jasne, może kilka osób używa go tak masowo, ale nie jest to czas, który zapędzają tam zawodowo. Mhm. Jeżeli oczywiście są agencje, które. Jeżeli jest agencja jakaś tam reklamowa, pr internetowa, która koncentruje się na tym, że działa w branży social media, to fajnie dla niej jest, że ten fotograf też tam działa i szuka takiego kontentu, i że on się w tym odnajduje, to możemy go polecać. I tak może ta agencja Cię znaleźć, nie? Mhm. Ale tak jak ja mówiłem, ja raczej, co może jest błędem, nie? Bo może bym dostał gigantyczne kontrakty w Warszawie. Jakbym po prostu pocisnął do takich agencji i się im przypodobał, ale ja wolę ze względu na to, na komunikację być. Bezpośrednio z klientem w komunikacji, nie mieć mm -hmm. tego tam przecinka po, po, po środku. Więc komunikuję to tak, żeby to ładnie wyglądało. a Nie interesują mnie lajczki w dużych ilościach i teraz się powtarzam. Natomiast to, to jeszcze jedną, jedną rzecz do Instagrama robię: to to, że robię tam storiski takie typowo backstageowe, bo uważam, że to dla niektórych jest ciekawe. I też taka prawda jest, że w fotografii reklamowej jak klient kupuje i pisze i komunikuje się z tobą, to używa komputera w pracy. Mhm. On nie robi tego na y, tarasie w swoim domu i wtedy używa Instagrama do szukania innych treści, więc dalej może to się zmieni za jakiś czas, jak właśnie ta rzesza osób, które używają TikToka, Instagrama wejdzie w tą pozycję bycia menadżerami, to może tam będą szukali fotografów y, i twórców wideo. Natomiast na chwilę obecną oni używają komputera. Mm -hmm. Więc googlają. Może użyją Facebooka. Albo zapytałem o polecenie na LinkedInie, bo tam też miałem tak, że starałem się tam być aktywny, potem mi to umarło z jest zleceń I teraz chcę też wrzucić właśnie to, że to, co wrzucam na Facebooka czasami o poście, to chcę niejako rozbudować tą treść, kierować do, do klienta na LinkedInie i tam powiedzmy kreować takie treści troszkę... At na Między case study a jakichś takich małych poradników, ale nie takich rozbudowanych, żeby to tak. nie zawalić treścią, tylko żeby było coś ciekawe z jakimś tam przykładem. E, więc tak działa mój marketing, e, plus to, co w jest sensie chyba największa część marketingu, najważniejsza i darmowa, że jak nie jesteś dupkiem na sesji, mm -hmm. e, to się to sprawdza, nie? Czyli staram się być takim fajnym gościem, z którym się fajnie współpracowało, był jakby miły, sympatyczny, pożartował. Ja e, w odczuciu. Mm, jestem, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że y, lu, lubię być sarkastyczny, to szczególnie z y, y, tam, y, y, musi mieć vibe z wierzystką taki sarkastyczny, żeby dwoje nadajemy na tej samej fa fazie szydery. I jeżeli trafimy na klienta, który tego nie czai, no to jest, siedzimy grzecznie i cicho i tam to się zada rza, rzadziej. Ale z drugiej strony dla klientów to też jest dość wyjątkowa sytuacja, twoja ta obecność na sesji, te całe jakby organizowanie tego. Więc on z jednej strony chce mieć tam pozytywnego gościa i pozytywną atmosferę, bo jeżeli robisz zdjęcia biznesowe, to ci ludzie są zestresowani i ty musisz ich odstresować. Jak potrafisz znaleźć z nimi, z każdym inny small talk na dany temat, jeszcze pożartować i być takim fajnym gościem, który nie obraża się, co też często widzę, właśnie w jakichś opisach, jak się pokłócił z klientem ktoś, albo co ten klient zrobił, to widzę, że w tym momencie, jeżeli ty będziesz cisnął na te wszystkie złe rzeczy, nie mówię o tym, że ja potem przychodzę do domu i że nie opowiadam, jak mnie ktoś zdenerwował, nie, ale w momencie, kiedy robisz, pracujesz z człowiekiem, on może mieć gorszy dzień, wiesz, jakby on może mieć. Tak nieśpiącą córkę, jak ja yy, i jest po prostu wkurzony tego dnia. Yy, albo ktoś go zdenerwował, bo coś zrobił i ma to wszystko poprawić, bo źle to zrobił. I wiesz, on przychodzi w takim nastroju na sesję. Więc staram się być yy, takim najjaśniejszym promyczkiem tego dnia, nie. W sensie dla niego, że on stwierdzi, dobra, jakby. Nie akceptuję swojego wyglądu, ale w sumie było spoko, nie mhm. yy, Ja też bardzo lubię tak, jak to się wygląda zdjęcia. Nie, nie, nie. Ja to mówię. Przepraszam, nie? starałem się. Nie, nie, to nie pan. Nie, I wtedy już rozdodujesz atmosferę od razu, bo ktoś tak. jakby czuje, że cię obraził. Nie? A to znaczy właśnie fajnie widać przy, przy portatach biznesowych, że tam jak ktoś mówi nie, oczywiście będzie taki beton czasami, że się zdarzy, że ktoś ci pokazuje zdjęcie i zrobił to fotograf na ulicy X we Wrocławiu, a ja się pytasz, kiedy? On mówi w 96. I ja wyglądałam tam pięknie, jakby i on ma tylko oczy, tutaj dwie dziurki od nosa i usta, a reszta jest czu, nie? w sensie tam filtrem pojechana. No i nie zrobisz tak, bo to nie twój styl i tak dalej i są też takie ciężkie przypadki. Natomiast w większości jak tak troszkę się wdrożysz w taką psychologię i z, zrozumiesz, ja nie jestem, już nie mam żadnego wykształcenia w tej materii, ale z doświadczeniem idzie to poznać, co komuś powiedzieć, żeby to, tą atmosferę rozładować? Bo masz fazę. Żałoby, jak się zobaczy. Szczególnie, że to jest zdjęcie prosto z aparatu, bez, wiesz, bez żadnych tam filtrów nałożonych na upiększanie 10 w komórce. Też staram się stosować takie triki, szczególnie w zimę w Polsce, że ustawiam balans bieli troszkę wyżej niż powinien ludzie są bardziej opaleni mhm. i też lepiej się sobie podobają. Albo stosuję taki typ światła, żeby już nie, leję, nie zalewam ludzi światłem z każdej strony, tylko staram się zrobić bardziej moody, żeby tam ktoś się troszkę szczuplił. Mhm. No to jak po przejściu przez fazę ża 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 żałoby, potem jest faza akceptacji, tak? Jakby w pewnym momencie to akceptuje i na przykład wybiera, a nie, a to jest fajne, a to jest fajne, a jednak to mhm. jest fajne. Szczególnie jeszcze jak poprosisz kogoś, i to często też wykorzystuje, proszę kogoś, kto jest kolegą z pracy, koleżanką tej osoby, przychodzi jakby możesz tu doradzić, Zosi, bo się nam rozpadła, nie? Mhm. E I wtedy oni też sobie zrobią jakiś konsylium wokół tego laptopa, tak? I wybierają te zdjęcia wspólnie. E I potem wiesz, no jasne, to zdjęcie nie wyszło tak, jak no, ja to lubię, jak mi robią zdjęcia, jak jestem na wakacjach i nie patrzę, tam, wiesz, patrzę zachód słońca, no tego nie zrobimy, ale to, co możemy zrobić, to potem, że ona przyjdzie do domu i powie, nie, no w sumie była ta sesja, stosowałem się, nie było tak źle, nie? Jakby e, albo, albo często też jest tak, że tam e, e, coś tam, wiesz, narzeka, narzeka, ja mówię, no to ale potem wizyta u dentysty to będzie pestka, jak pani jakby poradzi sobie ze mną, nie. E, I mam wrażenie, że ten taki marketing szeptany pomysł, że to jest korpo i oni się ze sobą nie komunikują niby, to dużo więcej daje niż, niż to, że ty byś wywalał miliony monet na SEO czy na jakieś tam kampanie reklamowe na Instagramie, bo rzucisz coś raz to będzie ok, ale potem musi rzucić więcej, więcej, więcej i jakby tak nie ma, nie, nie ma końca w tym, tak? Na, a z drugiej strony mnie bardzo dużo kosztuje komunikacja z sobą na Instagramie, już jest czasu, nie lubię tego. Backstage jak najbardziej lubię jakieś tam smaczki, typy sprzedawać nawet fotografom bardziej, a to da klientów czasami też jest ciekawe, więc najtańszą formą jest to, żeby sobą zrobić dobrze komuś i może on uzna, że ok, jakby jest fajnie. To ja polece polecę. Albo najlepsze jest to a propos poleceń, że jak ktoś pracuje w firmie X i ty zrobisz dobrą robotę, on za jakiś czas pójdzie do firmy Y. Ty filmik zostajesz, bo zrobić dobrą robotę, a on w filmie Y mówi, ale ja mam takiego gościa, co wy tutaj mhm. odwaliliście tymi zdjęciami, nie? Jakby i to się tam czasami tak, że mam takiego jednego klienta, który już w piątej firmie jest, a dalej jestem z nim. E, więc to, to powiedzmy w kontekście marketingu, że nie stawiam na Instagram taki, jak może idę trochę pod prąd, bo jednak tam jest duże ciśnienie, wiesz, no jakby wyskakiwanie z lodówki e, TikToki na TikToki. E, i ja tego nie czuję, więc nie chcę jakby robić sobie na złość, bo wolałbym mieć mniej tych zleceń, niż poświęcać na to tam powiedzmy 12 godzin w tygodniu, żeby tam cisnąć ostro. Okay. Tak? Więc jedyne, co robię, to po prostu te kanały w social media, oprócz jakiejś tam komunikacji na LinkedInie, takiej bardziej. Mm douczającej, tipsowej, nie tipsowej, to, to na Instagramie to jest takie trochę ładniejsze portfolio, żeby to ładnie wyglądało i żeby po prostu ładnie wyglądało na feedzie, a nie, nie przynosiło lajków i klientów. Jasne. No powiem Ci, że te Twoje lata doświadczenia faktycznie są widoczne. Bardzo fajnie masz to wszystko poukładane tak świadomie i też mm, no bije od tego bardzo duży profesjonalizm. Twoja fotografia jest przede wszystkim Twoją pracą. Mhm. Jest, tak jak powiedziałeś, też możliwość też troszeczkę spełnienia siebie poprzez jakieś takie projekty, gdzie starasz się troszeczkę tego, tego tej swojej kreatywności pokazać. Ale zastanawia mnie też, czy nadal czujesz taką wielką radość z tej fotografii, czy traktujesz to po prostu jako swój mm. zawód i praca, która po prostu musi być wykonana? No, więc to, znaczy y, ba, Bardzo bym to ubarwił, jakbym powiedział, że no stop czuję pasję z fotografii taką, jak na no, sfotografowałem pierwszy kwiatek i tło było rozmyte. Mm -hmm. e, bo są zlecenia, które dają mnóstwo fanu bo wiesz jak, jak, jakby jak tam musiałeś się namęczyć żeby to powstało i to jest też myślę że też jest problem takiej natury mentalnej że patrzysz na te zdjęcia że nie to mogłem zrobić lepiej to mogłem zrobić lepiej tam to mogłem zrobić lepiej to w sumie nie cieszy mnie to co robiłem ale patrzysz na przykład ja robiąc tam portfolio rok do tyłu patrzę i kurde ale zrobiłem fajne dużo rzeczy nie w sensie dużo dobrych do, 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 dobrego stawu tam powstało a jak tak patrzysz na pojedyncze dni, to jest ta kwestia, nie? W sensie przeceniamy, co możemy zrobić w ciągu jednego dnia, nie doceniamy, co możemy zrobić w ciągu roku. Tak. E, więc rzeczywiście mówię, kurczę, rozwijam się, to jest fajniejsze, to jest ciekawsze i idę w tą stronę, która mi się podoba. Są zlecenia takie, gdzie po prostu biegnę i jestem uchachany, e, bo będę robił coś fajnego. Ostatnio zamówiłem z AliExpress tego, e, Jezus, jak to się nazywa? Projekt Snuta, w sensie mm -hmm. z, do, wiesz, tak. z do obiektywem, do Gobo, tak i tak dalej, mm -hmm. nie? I u klienta, który dla którego robiliśmy. Diteli Inkan mówi ty, słuchaj, mam 10 lat w tym roku, coś fajnego byśmy zrobili. Dobra, to ja mam taki pomysł. Tylko nie wiem, czy wyjdzie, bo jakby w ogóle nie użyłem go. Przyjechał z Ali i sobie leży od kilku tygodni. Oni ukleją auta, więc wykleiliśmy na GoBo, logo klienta. On ma wilka, więc tam troszkę je zmodyfikowaliśmy, bo po testach za dużo się działo. I robiliśmy portrety, tam siedem osób pracuje, gdzie są takie dość ciemne portrety dopalone tam. Ok radzą 80 ale ale na samym miejscu miejsce mi wilka, nie? Mhm. I po prostu mają na pół twarzy wilka. Mhm. No wyszło sztos. I e, wiesz, i w tym momencie jesteś podjarany. Ostatnio robiłem też tego samego dnia w ogóle, dwie dwieście się tak zdarzyły, że robiłem zdjęcia klientowi z branży nieruchomości i on jakby chce zmienić swój wizerunek pod tym kątem, że chce odświeżyć e, i chciał zrobić coś takiego fajnego, pojechanego. Jako inspirację wymyślił, nie wiem, czy kojarzysz plakat z House of Cards. Tam stoi Kevin Spacey siedzi na takim w tym fotelu, jakimś z kamienia, taki rozwalony, wiesz, ten fotel jest mm -hmm. za duży na niego. Plus tam jakieś takie klimaty z doktora Hausa, też on siedzi tam z laską czy coś. Wewnęliśmy takie studio we Wrocławiu, w którym zawsze fotografowałem, czy kilka razy fotografowałem, fotografowałem w dzień, a teraz tam w nocy miasto tam lekko majaczące, też takie ufo światło z góry, i on, i no zdjęcie biznesowe wizrękowe, tak jakby, jakby budować ciała ma taką, że ma dość głęboko posadzone oczy, więc tam wiesz, na przykład się denerwowało tym, że wygląda jak panda, mm -hmm. mówię, no ale jakby stary, ja to trochę rozjaśniam. Właśnie będzie fajnie. Ale na pewno rozwalisz klimat, bo nikt nie zauważy tych oczu, tylko stwierdził cudzo foto. Nie? Tak. Zrobi, że poprzednie ma taką Korpo <laughs> e, Więc tutaj myślę, że to, to taki Xpareto, nie? 20% sesji daje ci 80% fanu. E, także rzeczywiście się z tym cieszysz. Jak coś takiego wyjdzie, a wiesz, że musiałeś statyw wstawiać, wiesz, komunikować z aparatem, statyw na trzech metrach, tutaj coś tam, tutaj coś tam, i potem klient mówi: Kurczę, a to jeszcze trafia do jakiegoś tam konfigura konfiguratora sprzedaży, więc wszystko jest tam, no, wiesz, na milimetr, musi być dostosowane. To jest kapitalnie, więc jest tak, że zdjęcia, które robię, dają mi radość, potem ona mi spada, a potem myślę, mógłbym pracować w korpo. I znowu się cieszę. Tak, i znowu się cieszę, jak widzę tych smutnych ludzi, którzy, tak. wiesz, tam denerwują się, że ekspres nie działa, czy coś, albo coś tam się stało. Eee, I że mogę sobie wyjechać na wakacje, kiedy chcę. Eee, I że mogę mieć taki, ostatnio poznałem ten termin i bardzo mi się podoba, jak nigdy nie do końca wierzyłem w work-life balance, bo to nie ma balans. Znowu wspomnę, odkąd masz dzieci, to tam nie ma żadnego balans, eee, Balans w chaosie. Eee, work-life integration, nie? W sensie jest takie fajne powiedzenie, że po prostu to nie jest tak, że tu musisz pracować od tej do tej, bo work-life balance polega na tym, że tak samo w sumie ten czas, który masz w pracy, to jest stracony. Bo ty musisz mieć jak najmniej, żeby mieć odpowiednio dużo czasu na życie poza pracą. A skoro to Kuba Kaźmierczyk często mówi, nie? że w sensie tak jak tą historię chyba o swoim tam kilka razy tacie, że on się tam cieszy, że będzie mógł kroić znowu, tak, albo tam mama, że nie chce wracać do dzieci, do, 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 do szkoły. No to, to też jest tak, że możesz się tym zmęczyć, ale z drugiej strony możesz sobie tak to życie zaplanować, że nawet jak masz te dzieciaki, to... No będziesz obrabiał te zdjęcia o 21. Nie wiem, czy Twoje oczy ogarniają tak samo, jak o no Ale na szczęście mam tak setup w swoim miejscu, gdzie obrałem zdjęcia zrobione, że mi nieważne, czy jest 10. Czy, 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 czy wieczór, to obrałem tak samo. Więc możesz te puzelki tak poukładać, żeby się trochę bardziej spinało. Więc jak przychodzi ten moment, to myślę, że mógłbym pracować w korpo i i byłoby źle. Potem mam takiego klienta, że myślę, że chciałbym pracować w korpo, bo w sumie bym się niczym nie przejmował, robił tam swoją, wiesz, tabelkę, bardzo spłaszczając życie w korpo i z tymi gierkami politycznymi w korpo musiał walczyć, no ale chyba bym tego nie zamienił. Nie wiem, czy tak będzie za 10 lat, no bo to ciężko, ciężko powiedzieć. Na pewno jest tak, że będę chciał robić więcej, mniej projektów za... Większe pieniądze każdy by chciał, nie, ale jakby no powoli tak to, tak to zmierza i dojść do takiego momentu też pewnie wiąże się gdzieś tam takim tam życiem prywatnym, że w pewnym momencie chcesz mieć tego więcej czasu dla siebie, bo ja jedyne, co jestem w stanie zrobić prywatnie, tak wiesz, w sensie, żeby dla siebie, i to też jest wartość dla mnie, dla fotografa, to, że zaopiekować się sobą pod kątem jakiejś tam fizyczności I, i powiedzmy, jakiś czas temu, znaczy robiłem kilka, za każdym razem, w każdym sezonie prób podejścia do ruchu i biegania, nigdy, nigdy mi to nie wychodziło, bo zawsze gdzieś tam coś się rozwalało na, na dłuższych tematach pracy, że po prostu, wiesz, schodziło to na dalszy plan, nie mogłeś tego zrobić, no i odkąd przyszedłem do tego, że robię mniej i mógłbym to poświęcić na własny projekt, tak na przykład nie, ale poświęcam to, żeby tam za trzy razy w tego nie pójść pobiegać. To widzę jak to się zmienia, że potem jakby na sesjach jestem mniej zmęczony albo może nie tyle mniej zmęczony, co szybciej, mi, szybciej się regeneruje, nie? Tak. I jak w tym wypadku jest tak, że no, nie zamieniłbym tego, bo można sobie tak poukładać, że działa, tak? Tylko Trzeba się przez trochę lat mułu przedrzeć. To polecam tutaj, jeżeli teraz nie pomieszam, najwyżej wkleisz w napis, gdzie to było. Ale wydaje mi się, że Karol Paciorek prowadzi taki fajny podcast Imponderabilia, ma takie wywiady rzeki. Mhm. I wklejmy. tam była wypowiedź jednego z aktorów, nie? że w sumie to on już nic nie musi tylko musiał się wycierać tą mokrą szmatą przez tyle lat i teraz już nic nie musi. I to nie jest tak, że ja po prostu jestem nie wiadomo kim, bo ja dalej jestem małym żuczkiem w do niektórych fotografów i po prostu sobie tam na tym swoim poletku działam. E, tylko powiedzmy m, robię to w ten sposób, że e, mogę sobie te projekty wybierać, e, ale nie ufajcie tym panom z grup fotograficznych, że to po prostu zrobicie trochę w, po, postów na Instagramie, troszkę kampanii. I, I po prostu będzie, że to jednak wymaga. To jest jednak roboty. długa, ciężka praca. <grym>, dokładnie. Tak Super. jak ten wywiad i mój głos. <grym> <grym> Dobrze, Łukasz. Mega się cieszę, że tyle nam opowiedziałeś, bo to było naprawdę dużo konkretnej, merytorycznej wiedzy. Takie jeszcze jedno pytanie na koniec standardowe. Gdybyś miał przed sobą fotografa początkującego, który chciałby, tak jak ty, pójść w tę fotografię mhm. reklamową i chciałby zacząć, co byś doradził na początek? Myślę, że doradziłbym by tak pójść dwutorowo. Z jednej strony, znaleźć sobie taką bazę wiedzy, i to YouTube będzie pewnie konkretny, żeby powtórzyć to, co tam wychodzi fajnego. Zacząć od podstaw, tak? W sensie, zanim zaczniesz łamać reguły, no to pracuj zgodnie z nimi, czyli porób te zdjęcia, które chcesz robić, a potem wymyśl coś ciekawego. Komunikuj to, jakby to była realna sesja, czyli nie zdradzaj, że są Twoje testy. Mhm. Tak? Tylko po prostu to jest moje portfolio, tak robię, potrafię, a potem, gdy klient przyjdzie, to ewentualnie weryfikuj, czy rzeczywiście potrafię, żeby go nie oszukać. I to jest ta ścieżka. Ucz się i rób, tak? A z drugiej strony. Nie za bardzo zwracaj uwagę na te wszystkie takie przybijające posty na grupach fotograficznych. Nie. W sensie tam, gdzie jest fotografia X na dany temat, no to nie do końca jest twój klient, nie? więc nie sugeruj się tym, bo tam są fotografowie. Bo ja myślę, że dużo osób po prostu skrzydełkami odpadają, nie? Jak, tak. jak coś takiego słyszą, więc to fajnie się poinspirować. Ale z drugiej strony nie dołować tym, że ja tak nie zrobię, bo może ten ktoś zrobił to po 8 latach, a nie tak jak ty po tam kilku miesiącach. Ale po prostu robić swoje, tak, i czekać na tego klienta. I ja też to też zależy od człowieka, nie? Ale nie jestem, powiedzmy, osobą, która rzuca sieci i wszystko co złapie, to ich tam zmuszam do, do skorzystania z moich usług, tylko pokazywać się, rzucać wędkę, komunikować to nawet wśród znajomych, gdzieś tam na, na, na Facebooku w jakiś tam sposób, czy na Instagramie, że ty jesteś tym fotografem, robisz dużo, często, fajnie, ale nie sugerować się opiniami w internecie obcych ludzi, nie? Mhm z zaufaną grupę po prostu takiego mastermind, z, z fotografem, którego, który Cię inspiruje, po prostu zapytać się, może on ci coś podpowie, może coś nagra, e, jakąś krótko wypowiedź ci. To zbustuje bardziej temat niż siedzenie na grupach fotograficznych i tam spinanie się na temat zdjęcia. Łukasz, wymienił swoim i wszystkich tutaj <duszel> oglądających dzięki za tę wiedzę, bo było jej naprawdę bardzo dużo życzę ci, żeby ci się to jeszcze bardziej rozwijało żebyś był zadowolony, żebyś pracował mniej, za większe pieniądze i żeby ta fotografia dalej sprawiała ci tyle radości, byś mógł realizować te swoje kreatywne projekty na częściej jeszcze i na jeszcze wyższym poziomie, tak żebyś ty był w 100% zadowolony Ja dziękuję za zaproszenie, fajnie było pogadać mam nadzieję, że nie zanudziłem słuchających tym przydługimi przy wodami na krótkie pytania i że to będzie tylko jakaś wartość dodana. nie? Jak, jak coś, to zapraszam, mogę coś podpowiedzieć, jeżeli ktoś będzie odczuwał taką potrzebę. Tak jest. Także jeśli macie pytanie do Łukasza, piszcie śmiało w komentarzach. Myślę, że Łukasz chętnie skomentuje. I pamiętajcie, by zostawić dla Łukasza łapkę w górę. Dajmy mu znać, że dziękujemy za tę wiedzę. Dzięki. Dzięki, mu. Łukasz. Jeśli spodobał Ci się ten film i czekasz na więcej tego typu treści, wesprzyj moją twórczość w serwisie Patronite. To właśnie dzięki finansowemu wsparciu mogę dalej rozwijać swój kanał oraz dzielić się z Tobą systematycznie darmową wiedzą.